Halo, halo. Siema. Halo, Kuba. Halo, halo. Siema, witamy. Siemanko, witamy serdecznie na streamie. Sorry za spóźnienie dzisiaj. Tak. Miałem małe problemy z odzyskaniem klucza. Z kluczem, no. Dobra, a tutaj... O kurde, ale dziś będzie Minecraft. No, mam taką potężną ochotę na Minecraft. Budowanie, po prostu... Szkoda gadać. Znaczy nie szkoda gadać, będzie fajnie. Szczerze jest trochę przerażające, ile czasu poświęciłem stać się serwerowi. Głosy na lewo, ty jesteś odbierający, wspierający 100. Ja budowałem trochę, ale to nie były technologiczne budowle. To były prymitywne. Widziałem kilka, w sensie podpływałem tam, więc... No, ja nakurwiałem windy i inne rzeczy, ale dzisiaj jest potężny, kurwa, plan zbudowania pociągu łączącego spawn Jacek ze spawnem Awizawki, więc to będzie dzisiaj na Minecrafcie. Natomiast zanim to nastąpi... Tak jest. Zanim to nastąpi, to musimy obejrzeć sobie, tak? Bo Łoczyk w zeszłym tygodniu... Nie, dwa tygodnie temu. W zeszłym tygodniu. Nie pamiętam. Obroniłem się dwa godziny temu. Jebać tę uczelnię. Proszę o pok na chacie. Było śmiesznie, ale obejrzeliśmy w końcu tylko twórczość po prostu tego. Czarek czaruje. Tak, więc czy to było... Znaczy jego dziewczyny, która... nie obejrzeliśmy twórczości Funky. Obejrzeliśmy... Twórczość dziewczyny Czarka czaruje. Tak jest. Więc dzisiaj nadrobimy. Witam, mogę poprosić o 100 lat. Ostatnio wybiły moje 18 urodzinki, jestem stary. 100 lat? Wiesz co, you got it. Cześć, impreza urodzinowa. Po prostu to jest, to zawsze dobrze rokuje. Byle nie imprezy Elbląg. Cześć. I niczego się nie spodziewał, impreza urodzinowa. Andziaks, vlog zamówiłam stripteaserkę dla mojego chłopaka, to może nie. Andziaks. Chcesz ze stripteaserką? A nie, jak stripteaserkę to myślałem, że to już kolejny film. Nie. To właśnie był Andziaks. Andziaks zamówiła swojemu chłopakowi stripteaserkę, więc... czekaj, Roczek Jasia. Te imprezy zapamiętamy do końca życia. Dawaj. Ale to jest... Nie, bo to ekipa znowu, ja już nie chcę tego. Ja już mam dość ekipowych filmów, bo one są wszystkie dokładnie takie same. Dzięki, Kostek. Już szukam na YouTubie imprezy urodzinowej. Jest, słuchaj, wpiszesz impreza urodzinowa i wyskakuje ci tylko tak. Wersow, Fusialka, tak. To jest też ekipa. No, jedyna osoba, Gen Z, mają to jest urodziny. Ekipa. Gen Z, to jest 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 ekipa. Jest tak, te urodziny zapamięta na zawsze. Zrobiliśmy mu urodzinowy festiwal w domu Gen Z. Zrobili jej magiczną imprezę. To były jej najlepsze urodziny. Wszystko jest z tego samego kanału. A potem, czy w Polsce zakażą krytyki religii? No, tematycznie. Okej. Okay. Dobra, mam 30 urodziny Zbyszka. Dawaj. Widzowie, 30 urodziny Zbyszka. Ale w sumie wiesz, jak się nie ma co robić, tylko się czeka, kurwa, na ten... Im więcej masz członków w ekipie, tym większa szansa, że będzie jakiś materiał. O kurwa, mać. Co to jest? Ale music, patrz, muzyczny kanał. Raf Party. Royal Air Force. Oczywiście jest to brytyjska firma, która... No i bitwa o Anglię. I blisko z Polakami, tak? No tak, bo wiadomo, Division 303, pamiętajmy, te sprawy. Pamiętajmy. Party. O kurwa, stereo! Let's go. Czekaj, muszę... Ale wiesz, śmieszne to, że te balony po prostu są obciążone tak. Ale czym? To jest taki jakiś... Zobacz, ile tam już baloników było wcześniej na tych obciążnikach, bo takie są kosmyki chyba z... Są, no.
Świetne. Czekaj, wiesz co, muszę cofnąć, bo było na mono włączone audio, a chcę, żeby widzowie usłyszeli Raw Party, jak przechodzi przez ich duszę. No. Raw Party. Uwaga. Party. 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 Ale to jest mocniejsze niż reklama IMAXa. Niż te Dolby Digital, niż tak. Dolby Digital Showcase. No ja już wiem, że jakość audio będzie, kurwa, wyrywająca z butów. Widać, że zajmują się muzyką. Tak. Ra, 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 ra. Chodź, to jest original, czy na nie? Chyba nie. Kurwa, nie chyba wiem. Nie. Czekaj. Nie wiem, nie jest pewien. Jest tak to off, ale tak trochę off. Nie wiem. Nie. Remake. Mam, ale drinek. Czekaj, czy to były stoliki IKEA ustawione na sobie? Okej, to chyba oryginał jednak. Chyba tak. Jednak oryginał. Co oni tu jedzą? Co to jest? Sashimi? To czekaj, ja włączę. Co to jest? Ja włączę. To jest jeden słony paluszek. Chłopie, to tam jest kurwa imbir. To jest jeden słony paluszek i sashimi. Piękne. Trochę koperku na górę i let's go. Ale... I sok w tym. Sok w tym dzbanie, no. Ale nie powiem, kurde, zjadłby tam. Chociaż te pokrycia na krzesła mnie nigdy nie przestaną zadziwiać. One są straszne, bo nie można nóg normalnie pod, jakby... Musisz mieć nogi do przodu ciągle. Jaki jest sens nie możesz w tych pokryciach? No, żeby nie było widać, że to krzesło jest stare i brzydkie. No, niestety. W sensie, no ale kurwa, no krzesła się zużywają, no trzeba to zaakceptować. I najlepsze jest to, że ludzie na wesela szukają też takich, nie? Dokładnie takich właśnie na krzesło, bo im się kojarzy to z estetyką imprezową, takiej polskiej imprezy wielkiej. A, no tak, i można ściągnąć i wyprać. Pewnie to jest też zabezpieczenie przed ubrudzeniem krzesła. A to czemu nie zrobić tak, żeby było tylko na siedzeniu, wiesz co, żeby było widać resztę krzesła? No, żeby reszta się też nie ujebała. Co się stało? Żeby drewienko się nie ujebało. No tak, dzięki drum za piątkę. Dobra, wiesz co, ja przyciszę w filmie i puszczę tutaj u siebie audio, ty mi powiesz, dobra, kiedy jakby się coś działo, to powiem. Tak, dobra. To puszczam film. Tak. Leją. Alkohol. Anna Jantar leci, let's go. Czy to jest nasz solenizant? Czy to jest solenizant? Właśnie. Urodziny ale... Zbyszka. te dyskie są goofy. Dyskie włożone do wiaderka na szampana. I love it. Ta piękna estetyka polska. Tak. Piękna polska estetyka, widzowie, to jest. Było miejsce. To jest jak stary dostanie, kurwa, podwyżkę. Nie jestem specem od dyski, ale chyba jest to najbardziej basic, nie? O, chyba tak. Co jest? Czarek czaruje, karty. Będzie występował? Karty na sznurku. A ciekawe, czemu ale... karty? Może... Dobra, jest zabawa. Nie. Jest zabawa, karta większa czy mniejsza, okay. Zabawa. Zasady. Zobaczmy. Okay. Myślałem, że to karta, że menu. Nie, może potem, ale to jest lepsze zasady. Karta grze, większa czy mniejsza? W grze może wziąć udział dwóch graczy. Gra odbywa się za pomocą talii 16 kart. Łe, dobra, jest jak, nie wiem, jak wojna 8. Czy coś. Ja nie widzę bardzo, bo ktoś... 8 kart większych... Co kurwa? 3 gracze... Stawiają pierwszą kartę. Czekaj, może. Kurwa, nie dam rady tego rozczytać. Dobra. Oni grają w wojnę po prostu. Właśnie, kontrowersyjna opinia. Gry karciane na talii takiej klasycznej. Resident Sleeper trochę. No zgoda, ja w wojnę. Zgoda? No nie, no nie wiem, no ale co? Ja umiem tylko grać w wojnę i pokera i koniec. Ja już o tym mówiłem 100 razy. A Macao? Macao, jak się gra w Macao? Lubię ja się, mi to już. Dzięki, mam wrażenie, że Macao mi już tłumaczyło tak z 5 osób. Macao to Uno. I ja dalej nie do końca rozumiem. Macao za każdym razem się uczysz, bo za każdym razem jest grane o tej samej porze.
I to nie ma, jakby nie ma wpływu na to stan upojenia w ogóle. Po prostu... Jak ktoś proponuje makao, to już jest taka jakaś stan energii, że ja już równie dobrze spać mógłbym iść. Położyć się, odpocząć. Makaońskowe, każdy ma swoje zasady. Czyli jak Monopoly, okej. Makao ma masę wersji, ale super. Świetnie. I to jakby Makao było dobre, to by była jedna wersja. Jeśli trochę każdy się... ma potrzebę... Oj, to Remi Bridge'a musimy zagrać. Nie musimy. Ja bym zagrał Remi Bridge'a, bo brzmi przerażająco. Ej, Kuba, nie mów, bo zaraz na sesji RPG, wiesz, będzie... Się pojawi. Pozdrawiam panów streamerów. Okazja zagrać. Ja nie chcę grać w jakiegoś Remi Bridge'a. Tylko potworiada? No tak. Dziękuję, twój grabarz. Makao. Kompetytywny bridge gameplay. W ogóle... Kurwa, ja przecież przegrałem cały liceum w pana. Więc... Bridge. Co to jest? O kurwa mać. O Boże. Co? Ale znalazłem kontencik. Dawaj. No kurwa, poczekaj. Czekaj, muzykę wyłączę i włączę audio. Tam jest ważne, że tam będzie wideo. Dobra. Początek. Czas na kolejną lekcję Bridge'a. Lekcja Bridge'a. Zastanawiam się, jak ją mam zrobić. Ale dojebany pokój ma. Dążyłem do wniosku, że będę chyba popatrywałam kolejne jakieś rozdania, które robię w kurniku. Na kurniku. I na konkretnych przykładach będę wam... Stary, on jest jak Perch w Docie 2, co on swoje, na swoich po prostu meczach potem cię uczy jak grać. To on mówi tak, spokojnie, I got you guys. Pokażę wam na przykładzie moich gier, jak rozpykiwać frajerów na kurniku w Brydżach. Myślisz, że gość potem wysyła ten filmik swoim przeciwnikom i pokazuje, że tak was rozjebałem? Zrozum, dlaczego zamiotłem to o podłogę. Tutaj masz wszystko rozpisane. To wcieranie, tak, wcieranie soli w rany jeszcze bardziej. Albo nie byście zrozumieli. Popatrzcie tutaj. To jest jedno z rozdań, które ostatnio... No właśnie, i o co tu chodzi? Stoczyłem... Zacznę. W Brydżu się tak jakby wysuwa karty do oddania czy coś. Wystawia jednostki. Na początek przypomnę podstawową zasadę. Właśnie. Podstawowa zasada, jak już dostajecie karty, to jest obliczyć siłę swojej karty. Co? Ej chłopie, może potworiada na zasadach Brydża powinna być? Co jest? Może Remi Bridge nie jest takim głupim pomysłem, jak myślałeś? Obliczyć siłę swojej karty? A to nie mogło być gdzieś napisane po prostu na niej? Bo jak wam mówiłem, nie wolno zdecydować na tak zwanej pierwszej ręce, jeżeli nie ma się więcej jak 12 punktów. O kurwa. Więc skoro... PC! 12 PC musi być. Jest takie rozdanie. To ja sobie liczę. As 4, król 3 to jest 7, walet 1 to jest 8, kolejny as kierowy to jest 12, dobra. Czyli tylko treflowy 3 postacie liczysz. 15, dama treflowa 2 to jest 17 punktów. 17 PC ma jego talia. Ale za to dobre ma. Nie ja habilidad będę się liczony jest. Pierwszy odzywał. Aha. Dobra, ma PC. Stałeczka, która jest pod moim partnerem, bo ja gram na linii WE. Co? I ta stałeczka pod moim partnerem oznacza, ma partnera? Że jak to działa? Pierwszy głos. Ja muszę poczekać na niego. I zobaczmy w takim razie, co powie mój partner. Wow. To Brydża się gra. To jest koop? 1H. Nie wiem, właśnie, nie rozumiem tego. Po polsku 1. Ale zobacz, Bogdan po prawej, no. GJ48 po lewej i Zegmar. Powiedział. Katpaj. Chodzi. 2 versus 2 się gra? Mam 17 Chore. Punktów. Powiem ci, chłopie, że to ma tyle kurwa slangu swojego, że można by tony kokainy sprzedawać w trakcie. Tak, można by. Pewnie po to Bridge w ogóle powstał. W ogóle powstał, tak brzmi. 2 na 2 jest. Dobra.
Ale żeby powiedzieć jedno bez atu, bo cóż oznacza taka odzywka jedno bez atu? Cóż jedno oznacza? Bez atu oznacza... Tak jakbyście powiedzieli normalnym językiem. Ja się serio czuję, jakbym był na imprezie i ktoś tłumaczy planszówkę właśnie. Nie, jak naprawdę, fajne to jest. Boże, zbierasz tutaj te klocki. Jak się, naprawdę, jak się pogra Ryż, trochę, to, to się wkręca po prostu człowiek, no ale to trzeba przejść najpierw, tak? Dzięki, Virgiliusz. Pierwszy sezon jest taki średni. No. Czemu poradnika nie prowadzi babcia Kuby, bo nie żyje? Proszę, oto odpowiedź dla was. Mam minimum 16 punktów. Nie mam żadnej piątki. O. Kurwa, jak to nie? Zgłosić. Jest ale, pięć. Ale piątki w sensie postaciowej chyba, bo te piątki tamte się nie liczą? Kurwa, nie wiem, nie rozumiem tego. Ale jak ma mieć piątkę jak ma mieć piątkę postaciową, jak powiedział, że as to jest 4? No to co, to jest najwyżej, co się da. Kurwa, no. Co to za... On gaslight leci. On, nie, on sprawdza nas. On nas sprawdza, słuchajcie, czy oglądamy, czy jest... Dobra. I mam zatrzymanie w każdym kolorze. Czyli w każdym kolorze powinna być jakaś figura. Jak widać na tym przykładzie, mam 4 piki, mam 5 trefli, ale brak mi zatrzymania w karach. Więc ja mam problem taki, że nie pamiętam, które jest które. Mogłoby mojego partnera kolor zmielić, bo bym myślał, że jestem daltonistą karcianym. Oni mówią te karo, te takie, ja nie też zapominam, szczególnie, że jest za dużo nazw, bo... To są 4. Tak, ale jeszcze są inne. No. Mój partner pomyślałby sobie, że nie mam żadnej piątki, a jak widzicie, mam... No nie chcielibyśmy, że tak pomyśla. Mój partner powiedział jeden kier. Przeciwnik mówi pas. No. A skąd on wie, co powiedział jego ten? Punktów i teraz oni na czacie siedzą? Mam odpowiedzieć. Właśnie to jest dobre pytanie. Czemu nie pokazuje nam czatu? Właśnie, gdzie jest gameplay z czatem? Gdzie jest VOD with chat? Czy mam na ręce co najmniej 3 kier? One zmyślają. Czy ma 3 kier? To muszę zakładać, że ma 12 punktów. Jest jakieś opóźnienie na voice w ogóle. Na naszym voice czy jego voice? Żeby. Nie, no na donate'ach. A kolor uzgodniony. Mam wrażenie, to czy nie? Nie, u mnie normalnie działa. Jest ok? Dobra. 8 kart na obydwu. Patrz na łącz rekomendacje już. Tej, ja mam tylko 2. Bo jest dużo. On ma 5, tak muszę zakładać. Jeżeli bym mu powiedział teraz przykładowo 2 kiery, to on by zrozumiał, że mam. To już jest za dużo tutaj, co się dzieje. Ja jeszcze bym chciał zobaczyć te 30 urodziny. Dobra, to potem to. Fakt24.pl raportuje. O nie! Pomysłowy senior i jego pasja. To już no, już niedobrze brzmi. Dobra, czekaj. Dobra. Uwaga, music. Okej, okay, o nie! Na koniec chciałbym wam podziękować. Jesteśmy. Let's go. I to jest taka proto wesele. Tak, ja lubię, dokładnie. No, ja ale... Lubię, może nie tyle, że potrafię, ale lubię. Kilka słów. Kilka słów. Zacząłbym od podziękowań. Chciałbym. Chłopo, prawie zaczął. Z tym telefonem. Podoba mi się, że jak tylko zaczął mówić, to pokazali godzina 17:22. Mojej małżonce i od niej chciałbym zacząć. Zacznij. A to już po weselu. Ze mną, że wytrzymuje ze mną. W tych chwilach trudnych dla nas. Czekaj, ale ona na szczycie siedzi tak jak na weselu. Oj, bo sobie wesele 2 zrobili. Na jakim szczycie, gdzie ona siedzi? Tam no, na końcu, tam tak? Na końcu, tak, dokładnie. Tam jest też miejsce. No to po prostu jego... przy stole. No. Dobra, w sumie tak pomyślałem, co, że to są jego urodziny, to on ma sam siedzieć przy stole, no. Czy... Jego żona ma wypierdalać. Wypierdalać, dokładnie. On ma siedzieć na środku. Dobra, zacznę. Porządce. I od niej chciałbym zacząć. Zacznij się. Bo to Zbyszek faktykuje zaraz. Ze mną, że wytrzymuje ze mną. Ale ziomek najazda by ten GoPro zrobił. Zajebiste. Jesteśmy, potrafimy mieć uśmiech na twarzy. Myślę, że to jest bardzo ważne. Dalej, oj. Rodzicom oj. Moim. Nie brzmi za fajnie. Nie było.
Nie, to wiemy tego gościa, by... Dzięki, Andora. Bo się utożsamia z nim trochę. Jak ktoś daje ci telefon i nagraj teraz to, co się dzieje. I robisz tak, kurwa. Oczywiście. No, moja ręka to jest po prostu steadicam i lecimy. Oczywiście, grono osób, na jazd, tutaj, wyjazd. Tworzyło te dekoracje, jest większe. Serdecznie. Biegnie tam znowu. Wraca tam. Tworzyło, wycinało i tym podobne, oczywiście. I na koniec chciałbym wam podziękować, że jesteście tutaj ze mną. DJ już, chciałbym wam życzyć udanej zabawy. DJ już czeka, że po prostu puść ten play. Wow! Ale powiem ci, że nie wiem czemu zawsze takie wydarzenia depresyjne jakiś taki vibe dla mnie mają. No, wielka sala. Wszyscy tak upchani na tych stolikach, tych ludzi aż tak dużo ich nie ma. No. Plus polskie wesele ma taki vibe po prostu wtłoczony w siebie, że... Albo też wiesz, to jak przeglądałeś te filmy ze starymi weselami, to zostawiłem. Nie wiem. Nie no, już wcześniej tak miałem, że nie wiem, takie, na przykład tak, że fajnie, już, że już naprawdę... Wyjście do knajpy z tą samą ilością ludzi byłoby... No tak. Jakby... pogodniejsze i weselsze niż to. No bo to nie kojarzy się z imprezą, nie? W żaden sposób. To jest po prostu wesele. Nie. Wesele jest własną kategorią. Która istnieje gdzieś. Pomiędzy stypą, a wyjściem ze znajomymi. I pomiędzy tymi dwoma rzeczami jest wesele. Stypa, na której się bawisz. Przerażające to jest. Jeszcze jest takie piosenki o tańczeniu, tanie, cawała i wszyscy wow! Dzięki, Dominik, suba. Chyba ta dysproporcja ludzi do sali też jest strasznie smutna. Może to. Ale fajnie zrobili, zobacz. Ten motyw z tymi kolorami, brydżowy motyw. Przenieśli się. Prezentacja wideo. O nie! Nie. Chłopi, to są dosłownie jego urodziny tylko. No tak. Miłego wieczorku, kochani. Wideo, wideo urodzinowe. Uff, o, sorry. O, zdjęcia ich stare. Piękne. O. Ej, serio, to jest jak wesele. To jest jak wesele, tylko że to są urodziny. Może nie mieli okazji zrobić wesela takiego hucznego i teraz wiesz, nadrabiają. Dziewczyna mu coś sugeruje. Nie, właśnie żonę przedstawiał, więc... Oficjalny tort. A co później będzie jakiś... Nieoficjalny. Jak wygląda? Minecraft cake, let's go! Fajny. Co tam jest? Smacznego napisane? A nie. Smacznego! Ja bym chciał tort urodzinowy, na którym jest napisane smacznego, takim fancy fontem. Jak zorganizujesz karta. On jakieś kurwa coś z kartami tam jest. Może przejebał cały. Wiesz co? Ja wiem co to jest. Oni nie mieli wesela. Nie mieli wesela, przejebał wszystko na karty i teraz żona mu zorganizowała urodziny. Żeby tak. Pamiętał, żeby nigdy nie zapomniał. Average Bridge Enjoy. A to jest jego śpiewajcie, syn. Kurwa. Nie wiem, nie znam tego człowieka. Wiem, ale możemy spróbować wnioskować, nie? Taniec nie, taniec integracyjny. Belgika. Belgika jest jakaś taka, że już zacznijcie tańczyć te kurwa tego poloneza. Nie, Belgika jest... Nie, Belgika, bo to... Belgika jest kilka poziomów nad polonezem, come on. Nie jest, Belgika jest do dupy. Belgika jest zajebista. Belgika to jest nine gag tańców. Nie, ale mówimy o weselu, Kuba, wiesz. Belgika to jest nine gag tańców. Nine gag. Trudno jest mi to wytłumaczyć, ale to jest nine gag tańców. To jest coś takiego, że miasto
organizuje tam jakieś, mamy 30 tysięcy mieszkańców i tańczymy Belgikę na rondzie, kurwa. I to jest to. Damn, I love it though. Ale nie wiem, co mnie wkurwia bardziej, ta muzyka, do której się tańczy tą Belgijkę, czy że to jest jakieś takie, ani to belgijskie, ani to, nie wiem. Co to ma wspólnego z czymkolwiek? No jak polonezę tańczy, też polonezem nikt nie wjeżdża, jest to przejebane. No, ale polonez ale jak... się nazywa od tańca, tak? Jakby polonez wjechał na poloneza, to kurwa studniówka byłaby o wiele lepsza. Słuchaj, słuchaj. Słuchaj, czy ja coś muszę tłumaczyć, jak wpiszesz sobie Belgijka, no, i wyskoczy ci link do Wikipedii, drugi, od góry, to pierwsze zdanie, jakie jest, to Belgijka tańczona podczas konwentu Pyrkon 2019. Jak nie pluć na to? Jak nie pluć na to? Widzę, jest. Jak miłe, jak dobre rzeczy powiedzieć o Belgijce. Jak to się czyta w ogóle w oryginale, to Chapé... Chapeloz. Chapeloz. Chapeloz chyba, ale... Była mi widziała Mubi ludowy... Kowenkala, ale to wiesz, dla każdej edycji pewnie ze trzy Belgijki są odprawiane. Popularny szczególnie we Francji, no super Belgijka. Tańczony w parach ustawionych w kole z wymianą partnerów zalicza się do grupy tak zwanych mikserów. I nie ma linku, nie ma odnośnika. Nie ma miksery, bo niewyjaśnione. Ktoś wymyślił. I co? W Polsce znany pod nazwą Belgijka lub taniec belgijski, od której pod względem przebiegu tańca różni się przede wszystkim kierunkiem przejścia partnerki do kolejnego partnera w Belgijce do przodu, w chapeloz do tyłu. Ktoś tam kurwa miał jakiś super... Ktoś miał jakiś... Super problem z tym, kto za nim stoi w parze, że to zmienił. Chapelo tańczony jest też do różnych melodii, natomiast Belgijka w zasadzie tylko do utworu Cmidie z wykonań zespołu Lais. Nice. Belgijski zespół. Powstała również polska wersja oprawy muzycznej pod tytułem Historia o Wiktorii. Czy to leci właśnie w tle teraz? Nie, bo jest po angielsku. Dzięki, Agisio. Pisałem historia o Wiktorii, ale wyskoczyła smutna historia o Wiktorii Mateuszu numer 1. O, Belgijka po polsku. Dawaj. Belgijka po polsku! Zobacz na to, to jest esencja tego tańca. Ja się nie widzę tańca, ale to jak jest dobrane zdjęcia są takie... Belgijka Nightcore? Damn. Nie da się powiedzieć, że ma harcersko-prykonowy vibe. No. Dlatego... No ma, ale mówimy nadal, ja mówię o tym w kategorii tańców weselnych. To Belgijka jest top, jakby. W sensie... Jest tyle pięknych tańców, kurwa. Ale weselnych taki... Walc wiedeński, ale... kurwa. Kurwa, na wesele. Kręcą się wszyscy. No, walc wiedeński jest najprostszym tańcem świata. Po prostu robisz raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, kurwa, i się tak wirujesz w kółko. Po okółku. Dobrze, chętnie zatańczę. Greedy! Jest tak! Walt wiedeński! Greedy! Watch me whip, watch me nay-nay! Są tyle... O Boże. Sorry, ale... Dobra, tektonik. Okej. Fakty. Wielki znawca taneczny? Ooo! Nie będę tłumaczył nawet, ale tak. Mam doświadczenia pełna w tańcu, studniówce, tak, więc wiesz. W tańcach towarzyskich do gimnazjum. O. Włącznie. A potem poznałeś Belgijkę i wszystko się zmieniło. A potem kazali mi zatańczyć Belgijkę i odrzuciłem to. Opuściłem. Dzięki za suba. Kuba Big L. Roch! Za bardzo śmierć to Wiedźminem bym to szanował. Dokładnie. No tak to właśnie jedzie. Nie wiem.
Mi Belgika wchodzi, gdy się pojawia na weselu. To jest błotnisty taniec. To jest błotnisty taniec. To w pewnym momencie, ty już masz obskoczone tych wesel. Jeszcze w taki moment jak wejdzie, że wszyscy kurwa się żenią akurat. To szukasz jakiegokolwiek punktu zaczepienia. I ta Belgijka jest takim promykiem. Nie wiem. Jak dla mnie to dzieli. Wiesz, są też takie zabawy, że na przykład chwytasz sobie po lewej i musisz się sobie przedstawić, się czujesz jak na terapii. Ale ciotki mnie lubią zawsze, więc jest zabawnie. Projekcja. Sami se kurwa projektujecie. No kurwa, to jest wzgórze, na którym chcecie umrzeć? Naprawdę? To, zobaczcie to. Ale nikt na tym wzgórzu nie stoi. Wszyscy są pod tym wzgórzem i patrzą na ciebie, jak na nim stoisz. Nie kurwa, ty sobie po prostu ujebałeś teraz, że wszyscy są po twojej stronie. Ja tam widziałem plus jeden. Ja widziałem plus siedem. To jest dużo. Dobra, Kuba, dawaj te autka, co mieliśmy obejrzeć ostatnio, nie zdążyliśmy. Autka? Tak, to zjazd na czymś był. Pinkman, dzięki za suby. Ale Belgijkę w Nightcore to bym zatańczył, szedłbym na zawał, ale chociaż było bym coś takiego. Bawił. Zjazd jakimiś autami budowanymi, tymi samochodami. Dobra, sorry, to najpierw chciałem powiedzieć, ale... No i to jest dobra, wiesz co, na takie wesele bym poszedł. No właśnie. Czekaj, konkurs, kurwa mać, konkurs własnych... Rajd może? Rajd własnych, kurwa... Nie będzie ankiety, bo w tej chwili ja mogę myśleć, że mam rację kompletną i Kuba może myśleć, że ma rację kompletną. Jest właśnie, to w super pozycji i w ten sposób obydwoje wygrywamy. No, to prawda, i przegrywamy. I przegrywamy, dobra. Ale... No, i to jest to! Naprawdę chcecie ankietę zamiast to? Patrz, Kupczuk, Rek. Dzięki, ale to jest... Wow! To są wyścigi pojazdów własnej konstrukcji. Ale zajebisty buggy. Ale to w ogóle jest legalne takie coś? Co to jest? Dzięki. God damn. Ej, to jest zajebiste, ja myślałem, że to będzie jakiś kurwa składany z kartonu. Ja też. To jest Half-Life 2 Coast Level robiony, chłop leci. Ale ja liczę na... Podoba mi się to, że wszyscy byli tak, jakie wzgórze, na jakim wzgórzu, to ty chcesz umrzeć na wzgórzu i teraz wszyscy, ankieta, proszę, muszę wiedzieć. Proszę, muszę to udowodnić. Ale ja liczę na to, że będzie jakaś kategoria dla popierdółek. No, też na to liczę, bo to za dobrze sobie radzi. Stary w pancernym wjechał. Zajebisty. Nie no, w ogóle uwielbiam, jak oni są ubrani. Oni wyglądają w ogóle identycznie. Oni są kurwa szwagrami wszyscy. To jest zjazd szwagrów. Oni wyglądają, jakby po prostu z ulicy wsiedli do tego samochodu. Że tak, o, akurat mam w garażu mój pojazd własnej konstrukcji na Kupczuk Records, kurwa. Ruszę nim. Ale ubrani są... Ubrani są w ogóle nie na przejazd po bagiennym tym. Nie. Ale też może się nie spodziewali, wiesz. Ej, słuchaj, nigdy nie wiesz, kiedy wezwiecie... To prawda. Kupczuk Records. To w ogóle jest... Ten zajebisty. Bardzo droga twojego płotnie. Starego do szkoły. No! Jest! Ale ma małe kółka. O Boże. Ale ma kółka, te przednie są... Ale dopiero... Te rozpiera, przednie kółka są od wózka dziecięcego. Idealna stop klatka! Idealna klatka! Dobra, screenshotuję to, bo to się przyda na wiadomo. Czekaj, zaraz przyjdę, idę sobie wziąć jedzenie, bo zapomniałem, zrobiłem sobie spaghetti, bo sobie nie nałożyłem w końcu przed streamem. Więc przyjeżdżę ogrzać. Za chwilę wracam. Możesz coś puścić. Nie no, zaczekam. Co za pi... My way to fuck your mama. Widzowie, czy to jest przerobiony traktor ten?
Nie, nie, bo tamte traktory były takie, z takim długim. Z takim, kurwa, na wyciągniku. Kosiarka? Ale rury ma wydechowe, dobra. Mad Max. Ma bardzo dobre, ma bardzo ciekawe rury. Ma... I chłop, i jego kosiarka ma wąsa. Ale wypierdoli się. Te kółka są zbyt... Te kółka nie są bezpiecznym. Nie są bezpieczne. Te kółka są zagrożeniem na pewno jakimś technicznym. Dobra. Ja jestem. Zobacz, że on i on i jego kosiarka ma wąsa. Jest dobrane, jest dobrane. I no. Myślę, że tutaj też porównując do poprzednich zawodników, ktoś myślał długo. No, aż za długo. Wysyłam full jakości z mojego kompa screena na Jacek z Discord, jeśli ktoś potrzebuje. Dobra. Aż za długo myślał nad tym. Już przedobrzył tutaj. No przecież te kółka przednie są... Są cudowne. One są... Nie no, one, do... one są jednorazowe, nie? Na taką trasę. No jest... jest strach, że... O kurwa, jeszcze na... A, bo to trzeba jeszcze zaparkować! Nie! Nie mam wstecznego, kurwa. Sprzęgło i chuj. Wow! Jedną ręką musisz się trzymać, drugą zapłacić. To jest PCV było? Co to za traktor model? To jest, kurwa, jakby ktoś model 3D traktora zrobił. Tak! Pierwszy w życiu model 3D. Brickrix looking ass. Tak, to jest Brickrix. O, nie, te, to jest, tu jest poważnie, tu jest poważnie. Ale w ogóle, że oni tak rodzinami jeżdżą, nie? Zajebiste. Ale no, zajebiście, się jebał, no zajebiście, prawie kurwa rower rozjechałeś, no. No nie, no to się nie liczy, nie powinno zaliczyć moim zdaniem. Nie powinno mu zaliczyć. Z jakąś precyzję chociaż. No tu ładnie, tu ładnie, tu ładnie zrobił. Podaję mu punkt, ale wszyscy uciekają jak on jedzie. Jechali gdzieś, nie widzieli. Jezu, ale tych bugi strasznie dużo jest no. Tam. Zajebiste te wajchy mają w ogóle. Kurwa, jaki ujebany. No. A to jest jakiś, nie wiem, czy to jest... Oni wiedzą, że można gogle założyć, żeby nie tak napierdalało. Oni w ogóle się nie... Oni po prostu założyli t-shirt, jeansy i poszli. O, Kuba, chciałem ci mojego John Deere pokazać. O kurwa, co to jest? Ale lompy. Co to jest za kompozycja? Roll gauge. Po co jest ta... Że jak się przewróci, że się nie wywrócił, wiesz, z nogami. Okej, okay, że go nie zgniotło. Że go nie zgniotło, dokładnie. Ale że zrobił tylko taką rurę u góry, to... To jest traktor. No właśnie, jakie są zasady tego... tej... własności konstrukcyjnej, nie? Mhm. Jak bardzo, bo to wygląda jak traktor, który jest po prostu przerobiony. Tak, ale w sumie patrzę tam na... Chyba jest custom. To jest, widziałeś tą ramę? Okay. O kurwa. Jacek jedzie. Ale pierdziała, ale... zobacz. To jest jak go-kart przerobiony po prostu. Ale minę zawodnika ma, rajdowiec. Trzeba przyznać, że jest bardzo skrętny, jest taki zwrotny. Zajebisty, tutaj patrz, ładnie zaparkuje, dużo miejsca. No właśnie, no i ba, profesjonalnie. Jest kolejny przejazd. Uciekajcie. A tu się mogło się skończyć, jakby tam wypierdoliło koło. No.
W ogóle te zabezpieczenia są dość minimalne. O nie. Wyliczę w tle za kap. To są najfajniejsze, ale ja bym nie ufał tym gościom. Ja, no... Dzięki, Breakmaker. O, ale ten się zmieści, ten dobrze wjedzie. Kontrola jest dobrze. Ten dobrze jedzie chociaż, nie jak tamten. Tamten to na cwaniaka, to wpierdolił się w te kurwa, jak dzik w ziemniak, jak dzik w kartofle. Po co pasażer w tych bagi? Ja zakładam, że tak. Z jednej strony dla flexu, a z drugiej, żeby środek ciężkości był dobrze rozłożony. W konkursie wygrał, szybciej ziemniaki obierał. O kurwa, co? Czemu... Zaraz tutaj kółka przednie. Tam to wygląda. Ale czemu miał w ogóle jakiś buldożer z przodu? Co to jest trasy? Ale... Przewinę trochę, bo oni w kółko jeżdżą pisami. Co to jest? Czemu to jest? Gość ma 3 metry miejsca przed sobą. O, wreszcie auto, do którego się mieszczę. Kurwa, Marcin Prokop podjeżdża pod siedzibę TVN. Jest! Kurwa, jadą! Pa, zajebisty. Goofy looking. Niektóre z tych silników w ogóle nie wyglądały, jakby były z pojazdów. No. Niektóre wyglądają jak zlepek losowych rzeczy. Tak. O! Jest chyba placha. Ten jest jakiś ogromnie wysoki. I szeroki. AI generated traktory. To jest kurwa moja ulubiona konstrukcja. Ta kanapa kurwa. No. Obita pięknie jest. No wygodnie tam jest na pewno, tak? Siedzieć. Ach. Faworyci myślę. Jest kurwa dziura na kolbę z przodu. Ale drift. Nie przedriftuje. Tutaj będzie drift. Aha, drift! Polski Hulk Hogan. Henryk Wieprz. Ale nim rzuca, no tutaj, burzę. No. Element pana Jakuba przy wychodzeniu tam. To słoneczko tam. Ta noga aż... To mnie zastanawia. Po co? Może po to co jest konstrukcja? Do przyklepywania, tak. Na razie tak dziwnie wygląda to z przodu. No. Ale dobra, ja chcę bardziej, ja chcę tak, mi się to podoba. Ale ja chcę bardziej własne konstrukcje. Dobra, daj, szukamy. Jedno pewno, że... Ja chcę bardziej goofy. Zacznijmy też może... Kapczak Records inny sezon. Jak to się nazywa? Ochabskie papaje. To jeszcze jest. Dobra. Rok wcześniej, zobaczmy. O kurwa. Rok wcześniej, ja myślę, że to tak postępuje... tak postępuje z roku na rok bardziej profesjonalizacja, no nie? To wygląda dobrze. BMW to jest. No i to rozumiem, to jest maszyna. Wreszcie kolory fajne, a nie smutne. Co to za koła są? Ale ogromne. Na przewozu jabłek, patrz. No zobacz, kurwa, na te koła. Co to jest? GTA San Andreas z modami, że możesz każdy samochód stuningować. To jest jak w trainerze masz opcję, żeby random tuning zrobić. Tak. Fele. Na takich felach to
Tylko najbogatsi z Grójca. Tylko najbogatsi z Grójca jabłka na takich felach. Ale ja ładnie pierdolę. Śmiga, ładnie zaczeka, amortyzacja to, jest. To są te hot rody? To są te słynne muscle cars? Jest, chyba. Jest. Wrócił. Chyba znaczy, wrócił. Jest. No, no. Czarna Wołga. Mroczny traktor. Mroczny rycerz jest. A ten też. Ej, znowu jest. Jest, no. Próbuję. Ale się tak kręcić musi tam. O! Co tam napisane z kredą? W ogóle. Ta klimatyzacja na górze. Gdzieś nie przegrzał. Wygląda jak. No, wygląda jak. Wygląda jak tak. Jak zbite te takie tablice w knajpach, co są. To chciałem powiedzieć, właśnie. Tak, przez tą kredę. Tak. Też to porysowane, nie wiem. Wygląda jakby zbity z tych takich tablic. Wygląda jakby zaraz cię miał na piwo zaprosić. Wygląda jakby no tam były piwa kraftowe rozpisane. Tak, tak. Kiedyś na tych tablicach. O! Coś. Ojojoj. Przyorał chyba. No i koniec. Co on ma? Myślałem, że ma kamizelkę na wodę. Jakby się wjebał tym. O! Wykręca, jakieś dziecko powiedziało, że najfajniejszy. I się zgadzam, no to jest klasyk. Ale ci sami startują. Tak, ja widzę, że tutaj jest grupa. Reprezentacja taka. Jest reprezentacja. No. Myślę, że może nawet tam z okolic ochabskich. No kurwa. Oj, nie wykręca. Ciężko. No. No to jest po prostu traktor mini. Opie. On wie, że to śmieszne ma być. Halo. To jest Lego, no. To jest Bricrix. Nie. A co to jest? Nie, DJ Macho? Wróć, kurwa, wróć. Co to jest? DJ Macho! Norbius! DJ Macho ma... Zobacz, kurwa, jego fryzurę! DJ Macho i jego, kurwa... Jego Macho Mobil. Cześć. Nie sprawdzę, czy DJ Macho ma kanał. Musi mieć. Jest Macho, DJ Macho Official, ale to chyba nie to. Ty, no nie widzę. Jest Macho Czekolada się... Wiem, jest Macho Czekolada ma bardzo goofy miniaturę. Można puścić to? Dawaj. A nie, to jest obrazek tego. Twitch administration is chocolate, okej? Okay? Posłuchajmy tekstu. Oj, dzieje się w tym kawałku, dzieje się. To jest mój soundtrack do jeżdżenia moim Macho Mobil. Co? Co ma ona? Macho Czekolada, zobaczmy. Tekst. Tekst. Ojej, jest official video. Ona mną włada. Okej, dobra, bo myślałem, że to jest jakaś dziwna tematyka tutaj utworu. Mamy to. Jest teraz. Oj, nie wiem. Oj. Potrzebuję czekoladki, słodkie małolatki. Na. Damn. Zawsze kurwa. To nigdy nie będzie brzmiało dobrze, panowie. To nigdy nie będzie brzmiało dobrze w ręce.
Nie, to nie brzmi ani to w twojej piosence nie brzmi dobrze, ani kurwa w sądzie dobrze nie będzie brzmiało. Jak on się nazywa? Piotr? Macho. Koniecznie zjeść. Ha! Niech rozpływa się w mych ustach. Mryczna, mryczna i rozpustna. Wiem, że ona tego chce. Wow. Pragnę dziewczyny słodkiej jak czekolada. Jak oprzeć się pokusie, to niełatwa sprawa. To chyba nie jest ta piosenka. Nie, to jest inna. Oni po nie, prostu... Jest, to jest ta, tylko że refren... Tam to się zaczyna od refrenu. Bo patrzę na tekst właśnie. Co? Okej, fuck this song. Jebać tę piosenkę. Wszystko temu przeszło, ale że biała czekolada się liczy do czekolad. Czekaj, ktoś pisze mleczna i biała to samo? Co? Co ty gadasz? Nie. Ktoś przeżył 18 lat życia i myśli tak, no mleczna to jak mleko, no to biała czekolada. Minus 7. O. To nie jest to... O, jest. To jest to. Ona mną włada, tak nie wypada. Sreberko nie pomaga. Sreberko nie pomaga. W którym błyszczy jak Prada. God damn. I tyle pewnie. Już więcej piosence nie będzie nic. Dobra. Czekolada jest w ogóle takim niewdzięcznym, kurwa, smakołykiem do nagrywania, do fotografowania, mam wrażenie. Tak, bo jak mogli płynną ją zrobić, ale jakby zrobili ją płynną, to trochę inny by to by jeszcze być, gorzej wyglądało. No. Teledysk. No, ale jeśli jesteśmy już przy utworach. No. To. Jest to premiera sprzed kilku godzin. Okej. Nie. Mm-hmm. Tak. Jest to sprzed 11 godzin, jeśli się nie mylę. Revo Pictures? Nie, czekaj. Tak, sprzed 11 godzin, dropik. Czyli, czekaj, przypomnijmy, oni mieli zamknąć kanał i skończyć z szwagrami. Ale wydaje mi się, że znaczy mieli zrobić film pełnometrażowy, no tak? No właśnie, i chyba nie wyszło. I 8 miesięcy temu wszedł Making of 53 ferie i Walentyna u szwagra. I po 8 miesiącach mamy to. Kamis Bigos. Z Kolim wyglądasz idealnie, parodia. Nie znam oryginału. Chcemy oryginał najpierw obejrzeć, czy od razu? No ja bym chętnie się zapoznał, żeby docenić, wiesz, pełen wymiar. To dawaj. Tylko że... Cej, co to kurwa jest? Co to jest? Jestem gdzieś w jakiejś innej rzeczywistości żyję. Kumer? To H wygląda jak K, czemu? To jest bardzo... Bardzo, bardzo fejkowa rejestracja. Tak, coś tutaj. Oh my god. Od Niemca zajebane. Limuzyny XXL.pl. Hummer. Widać gościa, co nagrywa. Wow. Nie było innej opcji. Detail. Detail. To też widać. Nie piszcie mini Mike. That's racist. Nie dziwi mnie to, że to jest utwór muzyczny, który Antek by sparodiował. Dzięki, Azjata! Gość brzmi jak Sobel, tylko dziwny. Sobel, gdyby Despacito to chciał nagrać. Sobel, gdyby jakoś inaczej poszło wszystko. No wsłuchajcie się! W sensie ma taką...
No takie kurwa coś. Boże, to tak bardzo brzmi jak... Już mógłbym po hiszpańsku to zaśpiewać, już jak tak bardzo chcę. No. Co to za jakieś wielkie... To chyba jest jakieś... A, bo jest chyba jakieś takie kurwa miejsce, gdzie selfie się robi. W Warszawie jest muzeum czegoś. Muzeum selfie! Tak, dosłownie coś takiego jest. W Blue City chyba. Pink. Okej, jak myślisz... Hello, it's me. Myślisz, że Antek podoła? Kurwa. Obawiam się, że może nie podołać. Okej. Okay. Jak to? Czy Antek nie do... Antek... Antek nie da rady. Wiemy dobrze, że Antek nie da rady. Antek nie podoła. Antek wiemy. Nie podoła. Antek będzie potrzebować pomocy. Sobel po przeczytaniu książki pod tytułem Za hajs matki bajluj. Okej. Okay. Zoszka! W co on gra? BLMG? Bajesz bigosu? Komu? No jak komu? Nie wiem, co to jest. Dla mnie! Czy The Crew? Czy Forza? Chyba Forza? Co to jest? Kapusta? O nie! No. Znasz taką parodię, że o pomidorowej śpiewali? O tym pomyślałem właśnie. Jakby dosłownie to samo jest. Pomidorowa 2, mamy to. Tylko dla mnie. Oj, tak ładnie. Ładnie. Mieszaj bigos ładnie. Smakuje idealnie. Gdy pichcisz tylko dla mnie. Gotuj dla mnie. Dla mnie. Ugotuj bigos dla mnie. Smakuje idealnie. Gdy pichcisz tylko dla mnie. Kapusta nie za mała. Masz kiszonej i będziesz gotowała. Pół kilo łopatki wołowej i wieprzowej, dodaj też kiełbaski, najlepiej tej domowej. Bierzesz trochę boczku z schabu wieprzowego, dodaj dwie cebule i oleju roślinnego. W sensie, nie chcę się czepiać parodii. Z Colin wyglądasz idealnie, bigos. Ale no, jak parodia jest to też, żeby jakieś śmieszne teksty były w tym, by się przydało. Tak, parodia by była dobra, jakby, że parodia to jest wtedy, że jest śmieszna. Kapusta nie za mała, będziesz gotowała. Jak coś. To jest po prostu cały żart jest taki, że to jest o bigosie. Jest, to melodia po prostu jest tamtego. Lubię jak przepieprzysz danie, dodaj szklankę wina, uważaj me... Ale protipy są jakieś. Ale no. Jakieś protipy są. Pochanie, żeby się nie poparzyła, dla mnie... Śmieszniej, żeby było, że dodaj trochę wina, uważaj, żebyś się nie porobiła. To by było śmieszniejsze. Może oni próbują, wiesz, tutaj... Ale oni są jak, odchodzimy, odcinamy się od tego. Odcinamy się od tego. Czekaj, to jest trylogia, bo tak, jest to bigos, jest pomidorowa i jest ta zupa była z mlekiem. Jeszcze. Oj tak. Utwór potężny. Oj tak. Ludzie piszą, że Pan Tadeusz musical? Co, jest coś w Panu Tadeuszu o gotowaniu, bigosu? Kurwa, nie wiem. Mickiewicz też dawał przepis. Tak? Ugotuj bigos dla mnie, smakuje idealnie. I czekaj, nie mam pojęcia, ale założę się, że oni nie pamiętają tego z tego, że czytali, tylko... Bo pewnie Mietczyński robił ten przepis. Bo to brzmi jak coś, co Mietczyński by zrobił. Można powiedzieć, że tutaj zarówno Mickiewicz, jak i Antek ze Szwagrów, no jest takim idolem dla chłopstwa, gdzie ludzie intelektualni interesują się po prostu innymi twórcami tego okresu. To prawda. Dzięki, Subi. Rozkładasz go
poloneczki, suszone trzy śliweczki, pięć liści laurowych i dużo karkóweczki. Pożyczasz wielki garnek, to kurwa, swojej koleżanki, dla mnie no. To zgara. A nawet z filiżanki, jak mi dodała, już licha okazała. Okej, okay, czekajcie, czekajcie, jest, bo jest, pożyczasz wielki jest gif, dobra, garnek, to swojej koleżanki, dla mnie prosto zgara. Ten i ten. A nawet z filiżanki, jak mi dodała, już licha okazała. Przy mnie tej nocy będziesz ciężko oddychała. O, wow. Dla mnie ugotuj mi. Zadyszą? Seksualizacja bigosu. Nie podobał. This is crazy. Nie podobał. Nie podobał, nie podobał. Bigos dla mnie smakuje idealnie, gdy pichcisz tylko dla mnie. Łokcie, mieszaj bigos łokciem. Co? Jakaś dziwna, dziwny bridge. Gdy pichcisz tylko dla mnie. Siedził, dobra, żart trzeba wstawić. Żonglujesz tak smakami, aromat w całej chacie. Ten bigos smakuje najlepiej z goździkami. Bigos, bardzo już ciężko, ciężko to. Wyliżę całą michę, a te... God damn. Czekam na dokładkę. Dla mnie jaka produkcja? No właśnie, chyba 8 miesięcy szlifowali to. Żeby właśnie wyszło tak dobrze. A kiedy ten Skolim wyszedł? Posłuchaj, że już sprawdzę. Ale bigosik pyszny. Dzięki, Antek. Skolim wyszło 8 miesięcy temu. To 8 miesięcy temu. No i masz. 8 miesięcy temu. 8 miesięcy w produkcji. Wow. No, szkoda, szkoda. Czekaj, zobaczę jak tutaj wyglądają opinie. Nikt się nie spodziewał takiego hitu z rana. Tego się nie spodziewałem w ten chłodny poranek. Dzięki. No, puścić teledysk rano to jest bardzo szwagrowe. Tęsknię za waszą dwójką, szczególnie za szwagrem, wracajcie. Cybermarian pisze, no i zgłodniałem. Oni to muszą się wspierać, wiesz, niewiele zostało. Mali twórcy muszą trzymać się razem. Dokładnie. Tego się nikt nie spodziewał, a każdy potrzebował. Szwagry, tęsknimy, wracajcie. Napisał The Farmer Zetor. Wszyscy piszą, że się nie spodziewali głównie. To jest jakby treść komentarzy. A jest bardzo odważny komentarz tutaj. Jeden. No. Ona o treści i tak oto zaczęła się nowa epoka. W sensie... No jak się, słuchaj, jak kończy się pewna epoka, to mimochodem zaczyna się kolejna. Więc... No i... No... Tak, to jest, są fakty, to są fakty. Słuchaj, czy my oglądaliśmy wybór mężczyzny Białegostoku? No, nie wiem, pokaż. Dobra, bo wiem, że jedną edycję oglądałem, ja na pewno streamie, ja oglądałem... Dwie części tego. Oglądałem to. Okay, wystarczy okay. Tyle. Oglądałem. Oglądałem to. Muzeum nietypowych rowerów miało być. Właśnie, właśnie. Miał być ten dziadek. Miał tak, być dziadek. Tak, tak, tak. No. Let's go! Pan dziadek! Co to jest? Półka na piwo. Można jak na hulajno. Wow. Czemu to? Bo jest w ogóle koncept. Jestem już emerytowanym nauczycielem. I w związku z tym, żeby czas wypełnić, nie, dziadku, proszę, prowadzę nie. Takie muzeum dziadku. Z myślą o... Z
Zapnij pas dobrze. Promocji mojej rodzinnej miejscowości. Rower poziomy, troszeczkę zaniedbany. O, rower poziomy. Tym rowerkiem przejechać 600 km w ciągu 3 dni, jadąc po 8 godzin dziennie. Boże. Czyli 200 w 8 godzin, to była średnia 25 na godzinę, średnia. I wiodę ze sobą wszystko, ale co było. Mega mi się podoba, że ma tam wyłożoną trasę, taką pętelkę tak. Na swoim podwórku do testowania rowerów. No, ma. Turystyce. Czyli te cięższe rzeczy tutaj wyjechały w takim plecaku. Aha. A takie jak śpiwór, karimata się tutaj, i jeszcze tu z boku były torby. No, tutaj specy, powiedzmy, rowerowe. Ten rower ma mniejszy opór powietrza, muzeum w związku z tym trochę szybciej jedzie. Mniejszy opór powietrza jest. Następnie jechałem od Świnoujścia wzdłuż wybrzeża, więc trochę mi pomagał zachodni wiatr. Nie co dzień, ale pomagał. This man is crazy. No i trzeci czynnik ludzki, bo to był klimatyczny i techniczny, to trzeci czynnik ludzki, czyli ja byłem młodszy o jakieś 20 kg. Rower można zrobić z różnych tych materiałów, no, na przykład z drewna. Czemu to jest taki długi rower? I całkiem jeszcze niedawno, bo jakieś 80 lat temu. Ale kierownica. Rowery miały obręcze. To jest crazy. To jest przerażające. On ma tam. Tak, ten łańcuch musi. Nie. Wow. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Nie da się skręcić. Co? Można driftować nieźle tym. Pa. Uwaga. Jebany! Obydwa koła skręcone, mogę prawie w poprzek. Ma wyjebane. Ale bestia. Ma wyjebane. Przepraszam, czemu każdy rower taki nie jest? No właśnie. Z żoną jechaliśmy do Puław przy bezwiecznej pogodzie, aha, to 36 nie schodziło z licznika. Podoba mi się, jak on cały czas o tym, że wiatr, jak jest wiatr, to ma gorzej, podliczone, ale jak nie ma podliczone wszystko. On cały czas o tym myśli. Patrzyliśmy tą sprawę, czy tam wizytę, wracaliśmy i podobnie było z powrotem. Mega. A ten ma 30 lat. Najszybciej kurwa, składający się pozycja na gracza przy kompie. Wyżej te nogi, połóż. Proszę się patrzeć, bo pan tu spojrzy na dół. Pan spojrzy. Raz. Wow. Rower jest złożony i postawiony. Nieźle. I raz, i rower jest rozłożony. Fajny. Jest zajebiste. Się Pojeździłbym sobie tak na takim. Złożę i postawię pod kurde, sklepem. Muszę jechać do muzeum tego roweru, mam nadzieję, że mogę wypróbować kilka. Co jest? Ktoś zajebał kawałek z bramy? Się od wszystkich, że mogę go zostawić pod sklepem i nie boję się, że go ukradną, bo będzie rozpoznawalny. Po prostu. Chyba, że go wywiozą. Słuchaj, wiesz co, dziadek, też tak myślałem. Jest rozpoznawalny, łatwo znaleźć. Działeczkę uprawia czy coś. Tu worek można postawić. W sumie w końcu się znalazł, więc tylko trochę będziesz go szukał. Gazet postawić, tu można bańkę z mlekiem było wozić. O, tutaj o, trzy worki można cementu położyłem. Człowieka prowadziłem tak, jedną rękę. Człowieka można posadzić. Nie spadły. Zajebiste. Ale jak na nie miałem samochodu, to naprawdę spełniał wiele. Strasznie dużo ludzi się pomieści. Oprócz mojego muzeum, gdzie można no zobaczyć... No dawaj pojeźdź tym kurwa... 45 tym kołem. Rowerów o, i tym kołem, na większości to koło można się być przejechać, to można jeszcze no to jest zrobić sobie ognisko, obejrzeć pokaz pracy w kuźni. Można w Gołębiu zwiedzić również Muzeum Pijaństwa. Muzeum Pijaństwa? Co to za koncept jest? Muzeum Pijaństwa. Dzięki, Krystal. O mój Boże. Zaraz zobaczymy sobie z opieską gołąb, ale... Czy ja to steruję tym? Czemu to kręcę? Nie, nie. O, samo jedzie. Jedzie gdzie... A, nogami w sumie może, no. Tak, no, to koło przednie jest... O, tak pierwsze no, ale... wyglądały w ogóle. Tak. No tak, ale dawaj, to jest w ogóle... Kiedy nie ma se... Piękne. O! O, no... Ale... Aha, ale to jest... Ja bym zrobił flip. Dobra, bo mam jeszcze drugi filmik. Czy jest to, jak on jedzie na tym rowerze? Pokaż. Zobaczmy.
w kanale Trips with Kids. A to już jest taki... Prezentacja, 16 minut, let's go. To już taki jest bardziej low-key ten film. Gdzieś tam GoPro na klacie. Podoba mi się ten karczer po prawej i logo Twittera na górze. Po prawej. Jak zaczął jeździć, to ludzie się śmiali, ale po kilku latach go naśladować. Story, ale... A nie, dobra, jest ten vlog. Twitter HQ to jest teraz, jak sprzedali wszystko. Mega jest ten. No, on opowiada. Ten rower jest gorszy niż te współczesne. Jak coś! Chyba dobudowali jakieś. Nie chciał słuchać i chciał jechać po swojemu. Zajebiście, on daje. Pojeździ za tych rowerach. Kurde. Ale to koło to ledwo tam. Mógłby dopompować troszkę. Tak. Może zgubił już kurwa przejściówkę jaka tam. No nawet nieźle, panu poszło. Do pompki. 100 ta hulajnogi. O! Żeby to nawiązać. Autor filmu był w ogóle, bo po GoPro się nie. Ten podeścig musi być bardzo nisko. Żebym co, na wyprostowanej nocy mógł sobie pojechać. Cześć, on też prowadzi Muzeum Pijaństwa. Nie musiał robić tak. Walesa na kół. Dzięki chudy bambarył. Podoba mi się, że Muzeum Pijaństwa i Muzeum Niektórych Rowerów. Ciekawe, czy zwiedzanie jest w tym samym czasie, czy on po występie w Muzeum Pijaństwa musi o tym na... w Muzeum Niektórych Rowerów zrobić. Zobacz, jak to się ciepło robi. Młody na hulajnodze zakurwia pewnie, to tam nie problem dla niego. No widać, doświadczenie jest. No, powiem ci, że tak, spróbowałeś pocelować słupek i ci nie wyszło. Kurwa, ale dzieciak klasyczne bycie dzieckiem, czyli tak, to teraz najszybciej i najlepiej to zrobię, to co mi dajesz. Teraz po prostu zabiję się w tym momencie po prostu. Pierdolę, po prostu w tym momencie się rozpierdolę po prostu o ścianę. Na koniec. Wszystko składa. No, no ale fajnie się składa ten rower. Trójkąt. I ta ogromna rama. Co to jest? Składany normalnie, patrz, tu się składa to, tu się składa to. Za szafę możesz wsunąć, chłopie, za szafę. I zostajesz taki. Ej, dosłownie powiedział za szafę, nie wierzę. Czyli teraz patrzcie, taki wolziutki rower można sobie wstawić za szafę. Nie. No bo ty już kurwa w rolę się powoli, przygotowujesz się do roli już. Jakoś, no bo widzę te budynki, widzę kurwa ten vibe, widzowie, gołębia i mam takie, no widzowie, za szafę się Czechowa. To nie jest przypadek, że oglądaliśmy film z 30 Tomasza. Na koniec urodzin mu dają taki kurwa podarek, taki rowerek tutaj, o. O, patrz, dobra i cyk. Wow. Jak parasol. No totalnie. Widać? Brzmi jakby się cały czas składał i rozkładał w trakcie. Chodź z tej strony, chodź z tej strony. Pięknie, trzymaj się. Pięknie. Czekaj, ale brawo. Jak przecież nie można dosięgnąć. A dobra, prowadzi po prostu. Nie, ale to jest tylko tak. Nie, 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 bo ten zakręt jest taki bardzo... Iwan uważa, ten zakręt tutaj już nie raz, nie dwa. No, to już czarny punkt jest. Jakiegoś sprawnego mężczyzna w końcu. Czarny punkt w gołębiu. Jest to dosyć trudne. Ale wytargał. To jest ten do ujeżdżania. Jak będzie chciał jechać, to tata będzie tutaj asekurował. To jest ten do bounsowania. Ale wynalazek! I do muzyczki tak sobie. O! No, wody, spokojnie, spokojnie. Trzeba mieć tutaj momentum, trzeba by. Tak. Na logikę trzeba. Wychodzi? Zajebiste jest. Chciałbym bardzo spróbować na tym. To jest goofy. Nie wiem. Mam pokazać rower mleczny.
rower mleczny. A właśnie, bańka z mlekiem, butla z gazem, kekalinem, worek z dwa żywioły rządzące każdą wsią. Nie, że to jest kurwa prawda. No. Rower z butla z mlekiem, butla z gazem. Olga chce i Olga ma. Mówisz i masz. Tak. O, czyli można zaraz z przodu przejechać, bam! Olga ma. No, rower gazowy. Bo kiedyś miałem narzeczoną, była w czarnej. Potrafi. No, nie, potrafi. Teraz Olga, słuchaj, kolana razem. Masz ten. Nogi wyprostowane, o, zaplecione bufos. Dużo, bardzo dużo BHP. No bo to jest taki rower bezpieczny do jazdy. To musisz tak zadbać, bardzo masz bufor. O taran. Aktywny taran. Jest blisko, ja uważam, że wszystko, co to za pozycja, to, żeby się nogi jej nie wkręciły w koło, bo na którym siedzi. No później dziadek będzie musiał zamknąć Muzeum Roweru, no, i Muzeum Pijaństwa. Co? Muzeum Pijaństwa tylko zostanie. No, Muzeum Pijaństwa po prostu na dwa te etaty będzie na kurwa tam. Muzeum Pijaństwa, wypadek nie był twoją, nie był twoją winą. Zajebiste. No, a widzieliście, jak on to zrobił sprawy, nie? Ale no, dziadek, tak. Dziadek lubi sobie pojeździć kurwa na rowerku po prostu. Będę wam pokazywał, moja pasja będzie pokazywanie rowerów ludziom. Zajebiście sobie to wygarną. Kurde, wszyscy już na przejazd. No wiesz, normalnie. Wszyscy chcą się przejechać na rowerku mlecznym, razy, tak? O, tak. No. Panie obecne tutaj są nominowane do tej nagrody. Jak ryksze w Czekocinku. Tak jak moja. Zamawiasz Ubera i przyjeżdża kurwa to, co robisz. Ja w ogóle nie, od 30 lat nie jeździłam i nawet teraz nie podejmuję próby. O nie, no nie, pani. Nie. No to pani, no. Ja jeżdżę tylko na stacjonarnym. No to pani będzie musiała mnie ratować. Tak. Troszeczkę. Aha, bo pani na rowerze nie jeździ, a przychodzi do muzeum. Do muzeum nietypowych rowerów? Ale to jest kurwa. A wiesz dla kogo to jest zaprojektowany rower? No. Dla tych żulków wiejskich, bo wtedy im w ogóle jakby na trzeźwo jechali. To właśnie, jak jedziesz tą wiejską drogą, to jest po prostu smooth riding wtedy. Nie no, jak po pijaku jadą rowerem, to im się wydaje, że to niweluje. To jest jakbyś jechał zawodowym takim po prostu, wiesz, ostre koło. Dzięki mocam zesuwa. Piston po strach wsi by się nigdy nie wyjebał na takim rowerze. Z Muzeum Pijaństwa pożyczone. To jest spoiwo tych dwóch. Takim do Muzeum Pijaństwa się jedzie. Tak. Teraz pani babcia Basia nie będzie mogła mi odmówić. Tak, a co? Siadamy tu? Nie, najpierw babcie, no co? Wszyscy jeszcze nie jechały. Tak nisko wystawiamy, tak tu przodemkę. Dzięki wam, się będzie pani pomagała trochę pedałować. No tak wygląda, że w sumie lepiej nie korzystać z tego siodełka. Tak, zablokowane. Wie pan, to będzie trudne, no ale... No tak, no ja wiem, że trudne. Ja... Ciekawe, co miał plan na inicjatywę. Tak, a to też jest spryt. Mięt-hu. Kurde, no, że dziadek cię przewiezie do jebane. No. Chillera pełna. No ale cały czas interesuje mnie. Przednio wszystko pani powie. Najważniejsze, że nie wiem, rząd tak. Możemy przeskipować trochę do przodu, zobaczyć koło. Dobra, bo to jest. Bo tutaj... O, czekaj, bo to jeszcze ten. Jeszcze ten. Dobra. To jest ważny. To jest ważny moment. Kurde, jak musisz rękę podać, się boję, się wywali i koniec. Pani babcia, ja chyba jednak poproszę panią o. Odległość, a jest to trudne, to proszę być na tyle uprzejma, żeby nie uciekać do tyłu i na bok. No, a nie to... za kilkadziesiąt lat. Stawiamy nogę tak. No, trochę tak. Wydamy się rękami.
Stawiamy drugą nogę. Po o nie. Tak, żeby buty na musisz się trzymać. Musisz się trzymać roweru. A no pionujemy tu i buty nie wyjechać. Polski segway. Uratowała mi życie, ruch. No tutaj pan dziadek z Muzeum Nietypowych Rowerów ma trochę guf, ma trochę sus, sus podejścia tam, no. Very sus riz. Unspoken riz. Teraz stajesz? Muzeum rizu. No to już jest przecież tam, Muzeum Pijaństwa jest obok. No. Teraz uwaga. Dobra. Skipuję trochę, żeby... No to nudne, bo to już on już się tym... Dobra, jest, 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 jest. Jest. Specjalnie na potrzeby filmu Trzy Szalone Zera. Trzy Szalone Zera! Pamiętam. Finansowany przez naszą RFN-owską telewizję. Nie krzycz! Nie krzycz! Nie krzycz, boss! Nie krzycz, boss! Z Muzeum Pijaństwa wyjdzie pan. Tak! Żądać po sobie? Tak! A co za scena? No proszę państwa, zajebiste. Sądzę, że jesteście przekonani, że to jest skuteczna metoda wykonawcza, tak? No. Krzysiu na też tak chcę. Ja wiem, że ja tak nie chciałam. Babcia ma jakieś pytania? Mechaniczna pomarańcza. Wylądowała mięciutko. O nie. O nie. Będzie kurwa. Sam się zakręci tam na tą no, głowę. Nie od razu się młody bez tych szelek będzie jechał. Pytania były tu bardziej. No sieć równo teraz. O nie. Dobrze za pasy wyglądają. Tak. Te pasy są takie w ogóle podejrzane. No jeśli jest ciekaw, to czy te pasy były częścią oryginalnego designu, czy zostały zamontowane po fakcie? Tak. No, ty jesteś duży chłopisko. Skracała na to, trzeba mieści. Wydłużać. A, czyli tylko dzieci mogą na tym. Kurde. A, nie. No. Nie ma opcji. Trzymaj się, trzymaj. Mnie ciekawi, kiedy te pasy były testowane ostatni raz. Jakoś tak teraz wiesz. Na nim były testowane. Za każdym razem, jak ktoś siada, tak? Trzymaj się. Witamy 2000 widzów. Witamy. Wow. Witajcie serdecznie. Witajcie na streamie. No dobra, a... Gdzie ty jedziesz? To już ten, to... A, to już widzieliśmy. No, to takie już takie te. Ale fajne, fajne muzeum, fajne muzeum. Podoba mi się. No. Znalazłem... Szukałem rykszy z Ciechocinka, ale nie mogę znaleźć teraz. Ale za to Muzeum Pijaństwa jeszcze tylko chciałbym. No, tylko też właśnie... Bo w sumie już musimy zawijać chyba powoli na kwadrat. Czy Muzeum Pijaństwa jest TOS friendly, tak? Wygląda... Czekaj, patrzę, czy nie ma jakiegoś tam... Bo tutaj są różne butelki, czy tam jakieś butelki, wiesz... Tak, tak. Podejrzanego kształtu tam nie ma. Albo jakieś etykiety. Albo etykiety. Jest za K47 butelka. No jest jedna podejrzana etykieta. Jest. Hmm. No. Mnie to interesują. Mnie to strasznie interesują te kurwa własne konstrukcje dalej. Możemy te Red Bull mydelniczki. Na przykład. Ale to jest właśnie takie znane i. I widziałem. Widzowie, jeśli znacie jakieś takie filmy z takimi konstrukcjami, to wysyłajcie na włożone rekomendacje. No, no, no. Takie, że rajdy własnych konstrukcji, ale nie ma tam co drugi to nie jest traktor albo buggy. Tak. W ogóle, bo... jeśli ktoś się zastanawia, co tam w Muzeum Pijaństwa jest, to tam jest po prostu zbiór butelek różnych napoi. Więc w sumie spoko, fajne. Jak ktoś chce. To jest dosłownie muzeum czegoś pijaństwa. Tak, dokładnie. O! Maluch! Ej, cieszy na to motor. Niebezpiecznie jest zamontowany ten gruz. O! Chyba specjalnie.
Chyba specjalnie. Ma stopować. Kurwa, zajebiste rali, co jest? Na taki raj. O nie. Ja mam nadzieję, że tam nikt nie zginął. A tutaj są ten, widać, że to profesjonalni rajdowcy jeżdżą, więc... O kurwa! Zajebiste. I ta drogeria i ob... O! Fuck! Smutny pies. Profesjonalni rajdowcy tutaj widać. Co się stało tutaj? Ale też tak nieobklejony wygląda, jakby ktoś tam wjechał po prostu z ulicy. Uuu! Ale przyjebał! Przyfajdaczył, no. Oj! Senior. No zamknij drzwi, jedziemy! Coś się uszkodziło? Coś się uszkodziło? No. Odrobinę tak. A ładnie, o mój Boże. No. Było! Nie jedna obwodnica była objeżdżana. No kurwa, no będzie czyszczone później przez 3 tygodnie tam. No. Klasa, klasa tutaj. Kto jedzie? Szeja i Szeja. To chyba bracia. Rozumieją się bez słów. Oni jeden drugiemu telepatycznie przekazują. O kurwa. Myślałem, że musi zaparkować w kopercie. Challenge, w Ustroniu zajmie jak najwięcej miejsc z kopertą. Oni mają tutaj zawody, żeby zmazać ten, żeby zmazać znak o niepełnosprawności, żeby móc parkować. Ustroński. Zobacz, no idzie dobrze. No ładnie, idziesz na rozwalone, to nie trzeba nowy malować. Rifken blok. Słyszysz te? Piękne, piękne. Ale jaka radość, jak widzisz te kurwa. Yo! No to ja w formie byłem. Co jest? Czyjaś co jest? Czyjaś mama po prostu przyjechała. Mama odebrać. Mama. Ta fajna mama odebrać kolegę przyjechała. O! Nie! Co się dzieje? Muzeum zabytkowych motocykli, całe diamenty. Co oni robią tam? Kurwa! Ale... Piękny, fajny mają, fajny ten rajd. Fajny ten rajd mają. Wykonał, dziękuję. Kurwa, jakby każdy rajd tak wyglądał, no, to ja byłbym fanem. Dziki Orion. O, tak bym, Tomy. Tak bym był właśnie. Tomy. No, tak. To my na łoczu. Ale jakie ujęcie, jaki money shot to był. Dalej, już noc jest, oni dalej katują. Dziadki na traktorach, zero problemów, profesjonalni rajdowcy, 5 fur rozjebanych. Okej, mamy custom pojazdy. Dobra, dawaj. Poczekaj, zobaczymy jeszcze tutaj. Ja myślę, że jeszcze możemy liczyć na to, że ktoś coś wypierdoli. No, byle nie w ludzi. Nie, jakby w ludzi to by... To by inny film był, wiesz, o tym. Inaczej byłby nazwany, to prawda. Znaczy, byłby dokładnie ten sam film, tylko po prostu inny tytuł. No. I po prostu byłyby całe te takie dzieci cieszące się i tak dalej, i po prostu tylko w jednym miejscu byłoby, że przejeżdża 10 osób i potem znowu zawody. To by był pik dziennikarstwo, to by było najbardziej bezstronna rzecz świata. Po prostu to jest normalna sytuacja na rajdzie w Ustroniu. No. O, no, jak co roku. To jest. Nie. To jest. Nie! Lider! Taksa! Goście zrobią wszystko, byle nie pobrać aplikacji Ubera. Złotówa! Czekaj, ile naliczył tam. Tu jak ten. Ale no i nie!
On jakby ciągle jedzie i stoi naraz. To jest niesamowite. Jedzie! A ten, ale kurwa maszyna. Jak te w ogóle wchodzą pięknie. Ten jest w ogóle jak... Ten włoski... Te włoskie barwy. Polska! Polska fura. Pierwsze kolory w Forze. My god. To jest to... No wygląda tak, że tak umie. Robi wrażenie. Tak. Kurwa mać. Ale zobacz, oni wszyscy wiedzą, że tutaj co najmniej 10 metrów od każdego miejsca, w którym mógłby wypierdolić. O, kurwa, jest. Renault Clio przyjechał, co jest? To rondo to najmniej spektakularne jest. Ale jak tu po kopercie orają. No, ja tam czekam, aż na to rondo się wpierdoli w te kwiaty. A to już jest w ogóle po. To już jest już po. To jest zwykłe nagranie w ustroniu po prostu. Ale światła. Co to jest? Jakiś... Wygląda jakiś taki samochód. O mój Boże. Uwielbiam ten, jak się wypierdala światło. To był papież, czy? O, ładnie. No nie, maluchy, ja jestem fanem maluchów startujących. Tu widać, że mają following duży. Jezu, ty Fiat! Car Speed Racing, po prostu napisane. No to wygląda jak livery jakieś kurwa z Forza Horizon. No. Jedzie. 100%. Civic był? Jaki podziurawiony z tyłu. No to jest to, co właśnie tak prezentuje. No tutaj to nuda. Taki samochód to nuda. No taki, że no równie dobrze na autostradzie by tak mógł sobie. No. Taki to nuda. Blanty pisze, nie no kurwa, seks. Fani motoryzacji ale są seks. Jak... Ale zaj... Coś fajnego, ale kurwa seks. Polonez? Tak. Zapraszam do Poloneza. O kurwa mać. Ten nie jeden japoński tunel pokonał. Seks. Ale seks. Co to jest za auto? Ktoś powie? O, taki to najbrzydszy, taki. To jest z tych wszystkich kurwa ścigałek takich. Kurwa! To jest dosłownie po prostu ktoś po ulicy jeździ, tak? Jest polski samochód. To jest dosłownie seks. O! To jest seks, patrzcie to! To jest seks. To jest seks i to mi się podoba. Jeszcze w tych włoskich barwach jakiejś firmy, co olej robi. To tamten jest w ogóle... O chuj! Właśnie, a on jedzie tutaj. Rzucik! Jedzie. Chce i dzięki temu myślę, że zyskuje te... O kurwa, no nie no. Nie, to jest seks. Fajny jest. Ten coś odpala we mnie, jakiś neuron. Jaki kurwa niski z tyłu, wysoki z przodu. Dzikirikitiki. Tak kurwa podnosi powietrze, już wiesz. Ale zrobił. Co wygrano? Chyba tak. Ale nie wiemy kto. W sensie nie wiemy, który sam, który... Wszyscy wygrali. Góry radości ustąpił. Góry radości.
Dawaj tę kompozycję. Kompozycję. O kurwa mać, to są Francuzi? O, no to wiemy, że będzie nieźle. No to będzie nieźle. Francuz odpierdoli. Francuzom się nudzi często. Skipuję trochę. O kurwa mać. O mój Boże. Okej, to nie jestem pewien, czy to jest Francja. Czekaj, co? To jest po prostu... Aha, bo to jest jakaś... Ale... Co? To jest szwedzki? To nie jest w ogóle francuski, no. Tak. Gość wygląda jak Francuz. No dobra, bo to... Ale to nie... Od razu coś było nie tak dla mnie. Tutaj... Czy to nie jest ta koza, co zawsze się pali? Nie wiem. Quebec? Nie no, gdzie? No dobra, bo Polis, to nie jest po francusku. Ale najbardziej jakaś polityczna tutaj komedia jest grana, widzę. No. Dziwna ta sesja dym. Bo tam ktoś boki zrywa. Czyjś stary się teraz przewraca ze śmiechu. Jest szwedzka flaga, no. Dinozaur auto. Kurde, jaki! Czekaj. Liczyłem na wyścig. Ja też, ale chyba tutaj mamy... Filmoteka Mariana, mam nadzieję, na Okej, Filmoteka Mariana. Pani Jadzia jest bardzo dumna, brawa poprosimy, pani Jadzi. Brawo, brawo dla pani Jadzi. Kurwa, bijcie brawo! Nikt nie bije brawo. Bo on pewnie prosi co... Co przejazd ciągle. No i tak właśnie się stało. Plus 7 dla pani Jadzi. Pierwsza bombka. Nie święta Bożego Narodzenia, ale święta tutaj pływania mamy w Augustowie i bombka jak znalazł. W Augustowie to jeziora są chyba, nie? Jakieś takie znane. A to nie wiem, nie wiem, nie byłem nigdy. Bo dopiero z bliska ja też nie, ale... widać, jak rzeczywiście perfekcyjne zdobienia wykonane. No i potem można już sobie chodzić w kółko tego cudeńka pływającego. Okej, mam każdy kolejny zlot dziwnych pojazdów w Rocanka. Dobra, dawaj. Są bajecznie kolorowe. To wszystko w bo na tej wodzie to ten kuter przepłynie. Ale jakoś... O nie, no. Zlot dziwnych pojazdów, motor. Czekaj, motor, co jest? Ale trzykołowy. No oby mocno nie hamował, nie? Oj, oj, oj. Ale takie same zasady są jak tam, że trzeba się cofnąć. Panie Piotrze, uważajcie. Ale ja pana naprawdę proszę. Proszę, żeby... O nie. Trzymam pana za słowo. Zsiadł z motoru, to nie dobrze. Ten chłop jakiś. Jakiś znany w kręgach? Czy. Niech pan się nie wypierdoli teraz, proszę. No i lecimy Brick Wings. Kurwa mać. Strasz! Kontroluję ruch. Ale bardzo dziwna maszyna. Ten środek ciężkości jest w ogóle... Nie wiadomo gdzie. No nie dziwię się, że gość miał obawy. No. Ale skasowany ten. Oj, oj, ale oj. Jeden tylko przejazd, kurde. Te miniatury są przede... Czekaj, Co masz? Patrz, co Ale kurwa, ale filmiczek wyskoczył. Z tego samego kanału. Dobra, no. Ostatni może być ode mnie. Dobra. Testowanie szwagra! Jakość! Jest kurwa wszystko, co potrzebne do dobrego filmu. Ta jakość, ta maszyna. Błąd ortograficzny w tytule. Wiesz co to jest? To jest nagranie z post-apo.
kamerki, którą znalazł chłop, żeby pokazać swoją maszynę do zapierdalania przed zombie. O Jezu! Dobrze, wszystko się dzieje tam w trzech klatkach na sekundę, to miała czas uciec. No, input lag jest, więc wiesz, mógł wiedzieć, że jedzie, ale mógł nie zdążyć. Wyszukam po prostu film .3GP. Co? Oj. Zobaczymy, co wyjdzie. O, o. Upierdolony stół 3GP. O, o. Co? Daj lepiej? Daj lepiej? O Jezu, no i wyświetla mi się z każdego możliwego kurwa kraju świata. No, to prawda. 3GP. Jest tak, Kamil Durczok, upierdolony stół 3GP. Zakupy w promocji kabaret 3GP. Sąsiedzi, przeprowadzka 3GP. Wyjdź, spierdolaj, 18 plus 3GP. Mam film 3GP. Ona czuje we mnie piną. Boję się. Boję się. Patrzyłem i zginę. Są zawsze te filmy to... Znaczy, że klatkarz jest taki, że każda klatka to inny obraz już. Ale to specjalnie zrobione, no, z błędami. Widać. Dlatego, o, o, oho. Co to jest? Dobra, mam coś. Co się stało? Nic. No co się miało stać? A nie, nie, ten, patrzę na czat. A, zacięło się, kamera chyba. Już chodzi, moja. Co to jest za... Zwykłe sanki dostały silnik, to nie są zwykłe sanki. To nie są zwykłe sanki. Każdy dzieciak chciałby mieć takie sanki. Ja nie wiem, nie jestem pewien. To jest dosłownie... Czemu on jest jakiś... Chromatyczna, aberracja chromatyczna na chłopie, że się rozmywa. No bo on tak odpierdala, że się nie renderuje już po prostu. Zaraz, kurwa! Jest za daleko od spawna na serwerze, wiesz? I się rozjeżdża. Ma... Gość ma... Gość ma glicze. Sam Davis tam z Cyberpunka odpala. Co to jest? Jak ten film jest kurwa zmontowany pięknie. Jest bardzo dużo napracowania jak na sanki dostały silnik. No seks. Ej, patrz no. To. Słuchaj, słuchaj. Co to kurwa było? Ja tu zaraz to 90 stopni zaraz szturą się bokiem. Ja to zaraz 90 stopni tutaj bokiem. Co to było? I w ogóle tego auta kurwa nie widać na tym filmie, on po prostu jak odjeżdża, tu są dwa piksele, jeden i drugi, i one się po prostu zamieniają miejscami. Co to kurwa było? Co to kurwa było? Ja tu zaraz to 90 stopni zaraz. Let's go. O, o. Street Run. Incession. O kurwa. Mrocznie się zaczyna. Mrocznie. To, kurwa, The Last of Us HBO. Naprawdę. W ciekawym kierunku to poszło. Escape from Chess. Witają się. Witają. Każdy zajawkowy filmik musi się tym zacząć. Rozgrzewka. O kurwa. Ale triki z dymem. To jest muszynianka. Let's go!
Dobry, dobry wybór, dobry wybór. Ale patrz, każdy ma swój sposób na przygotowanie. Dokładnie, jeden wali chmurę, inny pije mu szyniarkę. Ten na kurwia... Ten co to nazwać? Co by tu rzec? Wiśnia! Można się rzec? Co by tu rzec? Tyle już het. Ale śmiesznie stoi. Wiśnia miał dopierdolone okularki. Te okulary mi się kojarzą z takim moim kuzynem jednym. I nigdy nie przestaną, jakby jedna osoba jest... Jedna osoba na jedna osoba na świecie, jakby... Jedna osoba w życiu każdego człowieka jest taka, że kojarzy się z okularkami i okularki lekko odstające uszy i taka fryzura prawie na zero. Tak. Że tak, każdy tak, miał tak. Takiego kurwa kuzyna gdzieś. O, o, o. Wow. U nich zrobił, dobrze. Nie dogonią go. To jest jakiś remix, kurwa, paktofoniki, drum and bassowy? Chyba tak. Remix Pocahontasu, okej. Nie ma już za dużo tych tam murków. No ten jeden murek i... No, trzeba się cieszyć, że cieszyń się rozpada, nie? Że mają skakać. O, kurde, piękne ujęcie. Myślisz, że, robili skoki przez granicę? Bo Cieszyn przecież z Czechami tak. Graniczy. Bieg po moście. Właśnie, ciekawe, że to robili po czeskiej czy po polskiej stronie. Wiem, co robili po czeskiej. Biegają po wszystkich moich miejscówkach do picia z liceum, pisze Gusty Balic. No skądś je muszą też znać, nie? Ta Biedronka w chuj jest. Wow! Ta żółta ściana niepowtarzalna. No. I ta Cola Original stojąca jest, przy słupku. Jest, czekam. Czekam, żeby napoić sportowca. Uah. Dawaj na Biedronę. Przebitka jaka. Pięknie. Scenka, scenka, scenka. Co? Piona, piona. Mają się. Kończymy. Ale to jest środek filmu, to musi coś jeszcze być. Będzie tak, że on zjedzie, a oni już tam będą. Pewnie tak. Robią... Jesteśmy szybsi. Tak, pa. A, ale przecięte takie to chujowo, bo to nie widać. Ale tylko jedna kamera to naprawdę. Jest. Powiedział też, że jedną kamerę mieli, to musieli, wiesz. Po schodach biegną. My jesteśmy Yamakasi, nowe pokolenie, my zbiegamy po schodach bardzo szybko jak coś. Jezu. To boleśnie brzmi w ogóle. No. Pam. O, my, oni już czekają. Stawy po kiju. I koniec scenki. Pana pamiętałeś taki film? No kurwa, oczywiście. Zajebisty. Oczywiście, że tak. O! O mój Boże. Myślałem, że to szyba! Myślałem, że finalny trik, kurwa, kuzyna. Łabędzi śpiew. Piękny. Dobra, słuchaj. O kurwa, elbląski ideał mężczyzny, sonda uliczna. Co pani sądzi o elbląskich mężczyznach? Ja się nie wypowiadam. Elbląskich mężczyznach? Tak. No wie pani co, trzech miałam i trzech mnie oszukało. Wow. No. Red pilled. Zawsze. Elbląg jest... O kurwa, czekaj, bo mi się... Elbląg jest red pillowym miastem. Wyjebał mi się sztygel. Ja bym po...
jak widzieliśmy resztę tych wywiadów, powiedział bardziej, że Blackpill tam jest ostry. To jest to Elbląg. Jest to Elbląg. To jest Blackpill. Elbląskich mężczyzna? Tak. No wie pani co, trzech miała mi trzech mi oszukał. Beznadziejność! 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 Kocham ten czas YouTube'a. Ja się nie wypowiadam lepiej. A dlaczego? Czemu kogoś na chacie są nagle? No bo są słabi, no nie ma tutaj mężczyzn. Jak chcesz, to jakieś gimbusy. Boże, coraz gorzej się wychowuje ten dzieci. No ciężko mi jest powiedzieć. Ostro jest w Elblągu. Z Elbląga... A czy jesteś o elbląskiej dale kobiety? No właśnie. No. Co się stało w Elblągu? Co stało w Elblągu? Przystojnie ten, ale za bardzo chyba inteligentni ten jestem. No ogólnie ujdzie. Co jest? Ja wiem. Nie interesuje się już. Elbląg. Zaskoczyła Big pani Elbląg pytaniem, co możemy powiedzieć. Elbląg. I'm putting L into Elbląg. Są panowie i zadbani, Wubląg. I mniej zadbani. No ale myślę, że w tym względzie wizerunek się poprawia. Wow. Nie wiem. Czy ja wiem? Nie zastanawiałam się nigdy nad tym. O Jezu, nie wiem. Kap, nie kap. Się zastanawiać. Nie wiem, ja już jestem za stara, nie obchodzi mnie to. A jakie cechy powinien mieć idealny mężczyzna według pani? Powinien być wielokwętny, no i uśmiechnięty bynajmniej i mniej grymasów mieć na buzi. Opiekuńczy, troskliwy, zaradny, a my kobiety powinniśmy być adorowani przez nich. Nie wiem, chciałabym, żeby byli bardziej dżentelmenami, bardziej pomocni, uprzejmi. Zobaczmy, jak kamera w slow motion, takie jak z ukrycia. Jakby testowali, czy w kiosku sprzeda piwo Chłopie. Pięciolatkowi. Taka kamera. Zobacz, uprzejmości na... Zobacz, kurwa, background, najbardziej polski, najbardziej no, polskie to... tło. AI, wygeneruj Polskę. Rozkopany trawnik, kostka leżąca, kurwa, czekająca na paletach. Tak. Droga ogromna, bez przejścia dla pieszych widocznego, przy przystanku, bez kurwa wiaty żadnej, tylko po prostu jest... Jakieś takie domy z dwudziestolecia międzywojennego i bloki. Tak, i te domy pomalowane, kurwa, jak te bloki w takie pastele okropne. Tam z tyłu, kurwa, jakiś budynek w stylu, kurwa, lody czekoladowo-waniliowo-truskawkowe. I tam info elbląg.pl blog. Co to za kombinacja? I pani z wózkiem jeszcze. I pani z dzieckiem. Na przykład przysiadam nie do autobusu przy ustąpieniu miejsca. Męscy. A coś jeszcze mogłabym dodać? Odważni. A jakaś rada dla nich? Rada? Żeby po prostu byli odważniejsi. Jeszcze bardziej, kurwa. Musi być kulturalny i szarmancki dla kobiet. To przede wszystkim, żeby kobieta... Nie być dżentelmenem. Tak. Że przede wszystkim powinien mówić prawdę, być męski. Dżentelmen, no przede wszystkim. Ale to są... Słuchajcie, muszą wybrać, czy ma być taki, że odważny i szarmancki, czy ma mówić prawdę. No, widzisz. Muszą wybrać. No nie można mieć. Which way nie można mieć wszystkiego. No. No przede wszystkim. A jakaś rada dla nich, co by mogli w sobie zmienić? Znaczy ja nigdy nie miałam problemu z mężczyznami. Zawsze grzeczni, uśmiechnięci. Pomimo, że mam 77 lat, ale chłopcy się kłaniają. No. Nawet kochana młodzież. Buris. Nawet kochani mówią, że młodzież jest unspoken. To jest nieprawda. Młodzież jest kochana, młodzież jest dobra, tylko trzeba ich zrozumieć. Damn. Dziękuję bardzo. Ile pan ale... jest ideał mężczyzny? No. Ideał. No. Żeby kobietę szanował przede wszystkim. Żeby był dobry dla... Czuło? Ona ma łzy w oczach i gość podchodzi. Ideał mężczyzny. Panie. No, przede wszystkim. No nie wiem, no idealny. Idealnych w ogóle ludzi nie ma, proszę pana. Dziękuję. Dziękuję. Jest dawaj. Więcej sąd ulicznych? Dawaj, zobaczmy. Z tego kanału, bo jest... Tak, tak. Jest redakcja... Dobrze. Elbląg.pl. Dobrze robią. Sonda. Sonda. Używki.
Komunizm. Komunizm, sonda, używki. Widzowie, są mocne. Jest tak, komunizm, używki, wiedza Elbląża o historii Polski, wiedza Elbląża na temat geografii, wspomnienia z wychowania fizycznego, jakiś dziadek. Sonda Olsztyn. To mnie interesuje bardziej już. Slang młodzieży 9 lat temu. Musimy. Dobra, to już musimy. Dawaj, to ja wezmę slang młodzieży. Dobra, ja zaraz przyjdę do łazienki iść. Okej. Możesz ten już tam przygotować. Szybko wrócę. Okej. Może nawet ręce... Slang młodzieży. Jak myślicie, widzowie? Będzie młodzieżowy, czy będzie... Czy będzie wymyślony? YOLO. 9 lat temu? Czy będzie seks? Będzie, na pewno. Dyskoteka? Dyskoteka! To jest słowo młodzieżowe. Essa. Nie będzie essa. Żal.pl? LOL. LOL może być. LOL może być. No, LOL się zgadzam. Dzieci Neo? Może być. W pożo, pozdro. Ziomek może być. Essa, ale w tej pierwszej wariacji, że mówili to tylko fani Wienia Soboty i rapu ze Szczecina. No, myślę, że w sądzie ulicznej z Elbląga może się nie pojawić Essa Winiego. Domyślny font z Sony Vegas zapowiada się dobrze. No, czego chcieć więcej? Po prostu przeciągasz tekst i piszesz slang młodzieży. Dobra, jestem. Dobra. Jestem. Obstawialiśmy, jakie słowa mogą być. Nasza jakie? LOL może być. Jakie? LOL, LOL, pozdro. Opytałem się o tym streamie, ja chyba nie mówiłem. Cześć, w dzisiejszym odcinku sprawdzi... Że moje pierwsze spotkanie ze słowem... Hide Chub jest ten, Hide Chub jest. Moje pierwsze spotkanie z słowem LOL było w kontekście, że na kogoś mówisz, że jest LOLem. Że LOLu? No, ty LOLu. To moje nie, moje nie. Paweł Grzanowski is very chubby guy. Dobra, lecimy. Widzimy slang młodzieży. Jakie słowa najczęściej słyszycie od swoich rówieśników? Oczywiście nie łacina polska, proszę was. Najczęściej, jakie słyszymy? Boże. Wulgaryzmy chyba. Łacina polska. Jakie? A jakich wy używacie najczęściej słów? Oczywiście samych bardzo ładnych. Kulturalnych. Nie, no. No co takiego najbardziej jest? W sytuacjach wymagających powagi to... Bierę, o na przykład bierę. Bierę, to jest nasz tekst. Bierę. To prawda, bierę było. Bardzo ładnych słów, tak. No. I teraz do każdej zapytam się, czy wiedzą, co to jest. No to, kurwa, boję się, czy wiecie, co to jest follow? Wow, ale blast from the past. The little kurwa. They know, the little they know. Jakiś ślicki Jimmy. Dzięki Jimmy. Wszystkiego śliskiego, dzięki. Dzięki. Powiedzcie o tym, życzę wszystkiego śliskiego. Że to jest 9 lat temu. Jakby ich dzieci używają follow. One używają follow, to jest 9 lat temu. No, czekaj, bo to jest, nie wiem. Ile 2012 one... rok, stary, to nie... Nie! No 2012, no. 12? Nie. Sorry, czekaj. 14. No to hopie. Dobra, jeszcze 14 nie. Na 2012 tak jakby miały, powiedzmy, nie wiem. Nie wiem, to nadal 10 lat. Nie, dobra. To nie mają dzieci raczej. I na pewno niektóre mówią. Z angielskiego mi się kojarzy, no follow me, podążaj, ale tak, żeby nie... Właśnie zwracam 20 lat temu. Więc tak, żeby... Daj mi, jak ci łatwo. Nie. Nie, nie wiem. Nie wiesz? Okej. Okay. A co to jest szlug? No to papieros. Okay. To wiemy. Ale mają crazy test. Co to znaczy gz? 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 Bletki. O, no. Jak wytłumaczyłaś? Dobrze. Bletki, ko. Dobrze. Bletki, kochana, bletki. Albo hashtag. Hashtag? No to ja pierwsza słyszę. Italijski, matura, także już no. Za stary chyba na taki tak. Nie, serio, nie wiem. Ja pierwsza słyszę. Insta. Matura. Jezus, Insta? No to że Instagram. Nie wiem. Tak, dobrze. Hashtag. A hashtag to jest? Hashtag. Nie, ja pierwsza słyszę.
O Lord. Ja właśnie straszę, bo skojarzyło. I ostatnie. Czy wiecie, co to jest hejt? No to taki obrażenie kogoś, no, no na przykład. Jak, no. No. Nie wiem, czy w internecie, czy nie wiedziałem, tak, co to hashtag, ale już wiedzę, co to hejt. Zhejtować kogoś, czyli powiedzieć coś obraźliwego. Dziwne. No, obraźliwy komentarz. No. Naszą dzisiejszą sądą jest, czy wiecie, co używacie? Dawać jakiegoś słowa. Dziada. Dziada jakiegoś, okay. Żeby powiedział. Polegniemy, coś czuję. No ale dobra. To dawaj, jakie dawaj. Najczęściej słyszycie słowa od swoich rówieśników? Oprócz wulgaryzmów, proszę. A, ale to jest zależne od płci jeszcze też. Obojętnie. Siema skarbie. Słowa. Strasznie się boję, jak czasem... Ja się boję czasem, jak oni coś powiedzą, że mogą coś powiedzieć. Na skarbie powiedz. Nie, ja słyszę zazwyczaj co tam. W sumie co tam najczęściej słyszę. Co tam? I siema. Tak, siema skarbie, siema. No. Tańczysz dla mnie. Nie, to jakoś tak. Słyszę tak, dzień dobry, do widzenia. Jakich wy najczęściej używacie tych słów? Tak? Narty. Ja bardzo często używam słowa nie chcę, dodaję mi się jeszcze wtedy. Mam dość. Elbląski Blackpink. I kolejna jedynka. Nie. Tak. Co ty powiesz? Podejdź poważnie do tego, dobrze? Nie, naprawdę to... ale nie, mówimy o słowach takich pojedynczych, czy może... No, jak cześć, siema, elo. Siema, no to siema, zdecydowanie siema. Siema. Siema, zdecydowanie siema. A teraz zapytam się, wow. Czy wiecie, co to znaczy? Nie. Co to jest pronto? Pronto. Ja to słyszałam. Mi się kojarzy osobiście z firmą, która produkuje rzeczy tak. Do sprzątania. Pronto, to był taki... wszystkie gospodarcze. Nie, ale pronto. Przecież to jest takie z mikrofonem. Słów. Jakbym miał jakiś kurwa limiter, ale na momenty jak się mówi, to się wycisza. Takie teraz, co używają młodsi od was ludzie. Gimba zaznaczy się. Wow, ostro. Kurczę. Wow, ostro jak na kogoś, kto nie wie, co to jest kurwa pronto. No, kurczę. Ja nie wiem, nie pamiętam, co to znaczy. Dobra, za trudne, to jedziemy dalej. Co to jest lamus? O, lamus. Czemu ona na niego od razu, że on wie, co to jest lamus? Damn. She's silly like that, she's silly. She's silly, she goofy. Lamus to jest... Dzięki Kapiwa, nie, paper. Bo tutaj... to ja nie jest o określenie, które obraża, tylko to jest określenie czegoś, co jest stare i schodzi jakby ze sceny, jest zastąpione czymś innym. Tak, myślę, że... Tak sobie tłumaczę, tak, że po prostu jestem taki bardziej vintage'owy. Że mniej więcej coś w tym stylu, nie? Nie. Ona się mówi, że schodzi do lamusa, odchodzi do lamusa. Ty możesz, teraz jesteś lamusem, bo źle powiedziałeś. Gdy ona znalazła sobie nowego chłopaka. No to oczywiście, że to jest wyzwisko. Oczywiście, że to jest wyzwisko, które określa osobę zacofaną w jakimś temacie. Ubierającą się jak ty. Tak. Nie, ona jest crazy jest. Kill my boy! Dzięki przyfix. God damn. Niczego nie żałuję. Widzisz? No. Ej, postaw przed kimś mikrofon i dowiesz się, kim jest, kurwa. No, to prawda. Tak, nie, ogólnie, obraźliwe to jest. A wiecie, co to jest Beliebers? To są fanki tego. A, Beliebers! Tak, Bibera. Dla koleżanki będzie, co to jest Directioner. O, to One Direction. One też kochają ich tak. Jakie najczęściej słyszycie słowa od swoich rówieśników? Kurde, tylko wszyscy młodzi są. Nie było. Kurczę, nie wiem, chyba spoko. Spoko! Czy to ale serio było mnie... tak? Ale... Jakby mnie ktoś spytał też o to, jakie słowo słyszę najczęściej, to bym też kurwa nie wiedział, co powiedzieć. No, ze slangów? Nie wiem, nie słyszę slangów od swoich rówieśników. Wychodzimy na biochę do drugiego, więc to ciężko... Nie wiem, jestem po prostu normalnym uczestnikiem społeczeństwa. A jakich wy najczęściej używacie słów? Jak słów? No, takich jak cześć, siema. No bo to jest kurwa dziwne pytanie, w chuj. Ale jakich słów używasz najczęściej? Nie wiem, kurwa.
A? Elo. Nie no, chyba zostaję przy zwykłym hej albo cześć. No tak, dokładnie tak samo. A teraz sprawdzę waszą wiedzę, czy jakoś się zaznajomiliście z wiedzą gimbusów. Mniej niż trzy pozdroczatki chłopaki. Co to jest szlug? Papieros. No tak, tak. Jesus. A co to jest retweet? No. O, to kot. Nie, nie, Bóg ich błogosławi, ich duszę. Kończę. A, inne czasy, inne czasy. A Insta? No, Instagram. A do pani hashtag, co to jest? Hash. Czekaj, wiesz, co Instagram, ale nie wiesz, co to hashtag? Właśnie dziwne, bo nie? Wydaje mi się, że na początku Instagram o wiele bardziej się wiedziało, co to są hashtagi, niż później. Teraz na przykład ludzie mniej używają hashtagów. Nie wiem, może działa, tak nazywają, nie mam pojęcia. No idzie do tego haszyszu cały czas. A co to jest hashtag? Tak jest? Hashtag, no. To jest, używa się tego w Instagramie i to są takie słowa, takie proste, symboliczne słowa, jak na przykład hashtaguje. Aha, no się. A, że takie, tak. Dobra, łapie. Dobra, łapie. O, teraz popularne. Co to jest YOLO? Było na czacie, ja powiedziałem, że chyba nie będzie, a jednak. Live once, live once. Albo chyba online. A po polsku co to znaczy? Nie, no właśnie. No, żyjesz raz, albo żyjesz gracza. W internecie. Tylko no. I wyłącznie. Dzięki. O nie, to jest takie, to jest you only live online, to jest jakieś takie, że jak swag tam przekręcali, żeby, że nie używać, to, że tak. To jest negatywne jak coś, tak? Co to jest best friends? O! No, najlepszy przyjaciel chyba. Bam! Bam! Frajerzy. I to jeszcze z takim polskim, kurwa, pieskiem, kundelkiem. Ale kocham taki, kurwa, psy. Taki berbeć, taki jamszą. Taka paruwa, kurwa. Sparowiony piesio. Gdzieś nie uciekł za policjantami, bo on też nie lubi nogawek. Co to jest like? Jeszcze raz proszę. Co to jest like? Like? Tak. Podoba mi się. Coś najpierw dla ale dziewczyn. Rozpierdala was, czy wiecie, kurwa. Co to jest szafiarka? Młodziaki. Nie wiem. Nie. Szafiarka to coś tam blog prowadzi o ciuchach. No. Tak, a to wiem, co to jest. Sorry, ale masz, kurwa, parkę zieloną udającą skórę i pewnie jeszcze białe buty do tego. Musisz wiedzieć, co to jest szafiarka. No, udaję, żeby nie, się nie dowiedziałem. I'm sorry, kurwa, ale do... Ja dobrze znam ten strój. Dobrze znam, czyj to jest uniform i musisz wiedzieć, co to jest szafiarka. Teraz młodzieżowego slangu. Okej. Okay. To co to jest podstawowe szlug? Szlug to jest joint. No. Oni tam ćpają w tym Elblągu jak pojebani. Poczekaj. Tam nikt... Zauważ, jaki napój trzyma. O, znak czasów, się. Znak czasów. Stęskniłem się. No. Ja pamiętam, że ja kiedyś byłem u lekarza w przychodni. I to było tak późno w nocy i był automat Cherry Coke świecący. Taki, to jest jakiś taki... To jest jakiś taki to jest taki liminal space po prostu estetyk. Mi się właśnie kojarzy Cherry Coke z automatami tylko. Nigdy nie było w sklepach, ale w każdym automacie Coca-Coli była Cherry Coke. No papierus. Okej. Okay. Dla kolegi, ale się co wyautowała to jest pronto? z tym jointem. To jest to do mycia mebli. Nie wiem. Okej, dalej. A wiecie, to dziewczyny, ale nie tłumaczy tych rzeczy. Co to jest hashtag? Tak, to jest to słowo, przed którym jest ten krzyżyk. Damn. Coś dla kolegi. Co to jest hejt? Dla kolegi, bo pewnie dużo się spotykasz z tym, patrząc na ciebie, jebany lamusie. Co? Myślisz, że jedziesz zabawny i chodził z dziewczynami, to co? Masz jakieś szanse? Co to jest hejt? Piję kogoś, no to się go wyzywa. To jest taki, co się wyzywa i taka mina smutna. Zobacz. Syn krzyżyk. Coś dla kolegi. Co to jest hejt? No to jak się hejtuje kogoś, no to się go wyzywa. I dla dziewczyn, co to jest selfie? To jest fotka samej siebie. Tak, właśnie. Okay. Dzięki. Jedna ameba mówi do drugiej ameby. To jest słowe, dobra, dawaj.
Walnę cię niby czym, niby nóżką. Dobrze, dziękuję. No, ktoś zgadza, że Bjolchem. Tam ktoś strzelał, że to Bjolchem i trafiliście. Kurwa mać, piękne, trafiliście. Piękne. Co teraz bierzemy jeszcze? Wakacyjna sonda to zbyt takie te... Używki... Komunizm używki, może być dobry. Używki też można można spróbować sondę o używkach. Ale też mnie interesuje wiedza Elbląża na temat geografii, bo tak, na tym się też my możemy wyjebać po prostu. Dobra, to biorę. A potem chcę komunizm, bo widzę tego dziadka dobra. Na miniaturce i... I już wiesz, że on będzie, powie coś. Tak, że on coś powie. Dzięki, Arnold, za subę. Witam, jestem Maksym Szepliski, a ze mną jest Sławek Urbankiewicz. Tropem poprzedniego odcinka zapytamy, sprawdzimy dzisiaj... Ale są wczuci. Znaczy jeden jest wczuty, jeden jest w ogóle nie wczuty. Dziękuję, że JSX Community istnieje. Witam, jestem Maksym Szepliski, a ze mną jest Sławek Urbankiewicz. Tropem poprzedniego... Ej, Sławomir Urbankiewicz to ma, to jest dobre set, imię, nazwisko. Ma zajebiste, no jest dobre kombo. Tego odcinka zapytamy, sprawdzimy dzisiaj no. Wiedzę Elbląża, tym razem na temat geografii. Zobaczymy, co będą wiedzieć. Dobry, wie pan może, jak jest największe państwo świata? Nie. Co to za kurwa w ogóle, w ej, jakim kontekście? Jak podbił? Dzień dobry, dzień dobry, wie pan, jak jest największe państwo świata? Nie. O kurwa. Nie. Dzień dobry, wybór, jaki jest najbardziej świata? Nie. A Rosja? A co jest stolicą Rosji? Ty mnie się, chłopie, nie pytaj. Kurwa. A może wiesz, co jest stolicą USA? Nie wiem. A jaka jest najdłuższa rzeka świata? Nie wiem. Chłopie, w nie chodzą w ogóle. A największa w Ameryce Południowej jest. Nie wiem, chłopie, ja nic nie wiem. Słuchajcie, słuchajcie, znacie Sokrates? Znacie Sokrates? O Boże. Znacie Sokratesa? No właśnie, to on teraz. Nie wiem, chłopie. Chłopie, ja po prostu nie wiem. Chłopie, skąd ty się pytasz, ale mnie? Ale przynajmniej, kurwa, szczery. Nie próbuję, nie wiem, nie pamiętam w tej chwili, nie. No, nie ma tak. Bo to o co innego ci chodziło chyba, zapomniałem, chodziło mi o to. Nie, po prostu nie, tak, nie wiem. Państwa, miasta, chłopie, nie wiem. Nie wiem. To nie jest gra, w którą zagram. Dobra. Okay. W Ameryce Południowej jest to. Amazonka albo... Amazonka, dobrze. Potężny odcinek. Wie masz, że pani jest stolicą USA? Bardzo mi się podoba to, że oni po prostu nie pytają się, czy ktoś chce wziąć udział w ich zabawie. Tylko podchodzą i tak, największe miasto świata! Nie wiem, chłopie. Nowy Jork. Nie, Waszyngton. Dobrze. Wie może pan, jakie jest największe państwo świata? Nie wiem. Dziękujemy. Wie pani może, jakie jest największe państwo? Careless. Najlepiej careless. Dobrani zostali, kurwa, do tego materiału oni. Państwo świata? Największe państwo świata? Tak. Rosja. Co to może znaczyć? Dobrze, a wie pani, co jest jej stolicą? Dzięki nam za no, Moskwa. Dzięki. Dobrze, dzięki. A wie pani, jaka jest najdłuższa rzeka świata? Nil. Dobrze, a największa? Amazonka. Dobrze, a wie pani, co jest stolicą USA? Rozpierdala. No, Waszyngton. Niejedna kartkówka była, kurwa, robiona. Tak. Niejedna kartkówka była... Niejedna ta krzyżówka była rozwiązywana. Dobrze, a do jakiego państwa należy Grenlandia? Grenlandia? O. Do żadnego chyba. Dobrze, Grenlandia to jest osobne państwo. Tak. Coś tu jeszcze mamy? A to nie do końca jest. Jaki jest najwyższy szczyt świata? No chyba Mount Everest. To jest nie do końca prawda, przecież Grenlandia należy do Danii. Grenlandia należy autonomiczna, do Danii? Ale należy do Danii. No tak! Ale ma autonomię, okej. Okay. No ale... No dobra, rozumiem. Terytorium duńskie, okej, okay, dobra, to ma sens.
Ja tutaj fake news. Tak, plus minus tak w tysiącach ile on ma metrów? Ponad 8 tysięcy. Bardzo dobrze. Lepiej niż my. Ona lepiej niż my kurwa wiedziała to. Ty mam te wreszcie. O, nie wiem. A jaka jest stolica Rosji? No Moskwa. Czy wie pani, jakie jest największe państwo świata? Państwo świata? Największe? Chyba Rosja. Państwo świata? Jest jej stolica? No Moskwa. A najdłuższa rzeka świata? Nil. Nil. A największa? Największa to znaczy co? Najszersza, tak? Nie wiem. W Ameryce nie Południowej. Aha, w Ameryce Południowej. No nie wiem. A jaki jest największy szczyt świata? Też nie wiem. Dobrze. Dziękujemy. Jaki jest najwyższy szczyt świata? Mount Everest. A ile ma tak w przybliżeniu? No to 800. Dobrze. Jak ostatnio wchodziłem, to 8 km. Ale pod jakim względem? Obszarem, ludności? Obszar. To... Ale ma oksy. Dojebane. Chyba to był Związek Radziecki, to znaczy tam gdzie Putin rządził, nie? Rosja. Jak okej, okay, ja chcę, ja go wsądzi o komunizmie. No właśnie. Ale to jest kurwa... Agent, sleeper agent, kurwa, się obudził. No zobacz tak, na jego spadło. Drip, kurwa. To się spadło, zapomniałem. Widać w chuj, że to jest sleeper agent. Ukryty w Elblągu, kurwa. Związek się rozpadł, to tam dalej siedzi i czeka. Na ziemi na północ. Punkt na północ? Na północ. Chyba Alaska, co? Czy nie? Biegun północny. Ale... sorry, no tak. Może pan kogoś pozdrowić jeszcze na zakończenie. No. Ja bym nie chciał nikogo pozdrawiać. Wszystkich taki... ludzi dobrej woli. No, dziękujemy. Siema. Czy wie pan, jakie jest największe państwo świata? Siema. O, goddamn. Sorry, mam chłopaka, ale ja próbuję sondę przeprowadzić o największym państwie świata. Co jest? Cześć, wiecie może, jakie jest największe państwo świata? Nie. Wiedzą państwo może, jakie jest największe państwo świata? Ale to nie jest nie trzeba mieć zerwonki. Co cię stało? Jakie jest największe państwo świata? Państwo świata? Człowieku, ja już przestałam chodzić do szkoły. A nie pani ale... Podoba mi się to, że... To założenie, że po prostu tylko do szkoły ci jest to potrzebne, jakby nie, żeby po prostu wiedzieć też coś. Z tej Rosji chociaż. Moskwa, to jeszcze wiem. Może pani chce kogoś pozdrowić? Przy okazji, jak jest kamera. A nie chcę. Boże, nie. Dajcie spokój, chłopaki, dajcie spokój. Nie. Że panie, jakie jest największe państwo świata? Rosja. Dobrze, a co jest stolicą Rosji? Moskwa. Dobrze, a USA? Waszyngton. Babcia jest jak, nie podawaj im informacji. Nie podawaj im informacji, jak będą się pytać o Moskwę, nie mów. Ta babcia, nie, znaleźli mnie. Kurwa, na mieszynie. Oni tak sprawdzają moją reakcję na... Warszawa. Włoch. Rzym. Jest tak. Jakie jest największe miasto świata? Największe państwo świata? Rosja. A jaką ma stolicę? Moskwa. A co znaczą te liczby, Mason? Kurwa! Tykanu? Też Watykan jest. Dobrze. A jaka jest najdłuższa rzeka świata? Najdłuższa rzeka świata? No nie wiem, jakie może... W Afryce. Nil. Dobrze. A największa? Największa, czy znaczy jak największa? No największa. Głupie jest to pytanie, największa. Znaczy najdłuższa. Największy obszar. No najdłuższy jest nie. No głupie kurwa, ale ktoś im kazał, to oni tak. Nie wymyślili a tego. Największy obszar rzeka, jaki zajmuje? No nie wiem, no, chyba Wołga. Nie Amazonka. Wiem. Amazonka, no. A jaki jest najwyższy szczyt świata? Mount Everest. Kurwa, się rozchodziły akurat i dobrze. A jaki jest najdalej na północ wysunięty punkt na kuli ziemskiej? No nie wiem w tej chwili. Na Bystrzaku. Północny. Dziękujemy. Bystrzaku. Chcę może pani kogoś pozdrowić? No moje dzieci wszystkie. No i wnuków. Fajnie. Dziękujemy. No i fajnie. Wie pani może jak jest... Ta sama klatka już ma... Już ma energię pewną. Największe państwo świata? Zobaczcie sobie w internecie. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Będziemy robić nowy odcinek co 2 tygodnie. Teraz mam do was wielką prośbę. W komentarzach, bądź do nas, jeżeli nas znacie, napiszcie, jak możemy nazwać tą swoją serię. Bo matura to bzdura, byłoby prawa autorskie. Co mówisz, że chcesz...
Sonda uliczna. Kurwa. No, jak nazwać, bo matura to zera, to byłoby to o prawa autorskie. Czy się chce dodać? No zapraszamy do komentowania, polecania, udostępniania naszych filmów i subskrybowania kanału redakcji elbląska.pl. A co powiesz o wiedzy Elblążan dzisiejszego dnia? No myślę, że siary nie robią. Jest lepiej niż się spodziewaliśmy. Chociaż niektórzy wymykali się od odpowiedzi, uciekali. No ale to no, normalne. Jest lepiej niż myśleliśmy. Dawaj komunizm. Czasu! Dobra. No, mam nadzieję, komuś. Że też przez tych jest prowadzony. Tak, że nie mają pojęcia o co zadają pytania, i tylko mają wykute na blachę. Komunizm. Komunizm. Solidarność czy komunizm? Aha. Czasy sielanki czy też katorga? Co na ten temat sądzą Elblążanie? Monika Hasyć i Julia Karpowicz. Tego dowiemy się dziś. Damn, jakby... Ale wyuczone. Jest tak, tamci chłopacy są po tej stronie spektrum i po tej stronie drugiej spektrum są one. One, no ale to jednak, no dziewczyny się przykładają bardziej do takich rzeczy. Dzień dobry. Występy. Jak wspomina pan czasy komunizmu w Polsce? Chujowo, dziękuję. I tak od razu podbiła nawet ten, że no sobie. Pan czasy komunizmu w Polsce? Biedno, ale wesoło było. Dobrze. A dlaczego? Bo było lepiej. A dlaczego tak pani myśli? Ponieważ była praca? Była praca, wszystko było. I było, wszystko było. Czy chciałaby pani, by ten ustrój polityczny wrócił? Tak. Dziękuję bardzo. Proszę. Mam 60... Przepraszam, czatu, ale baza i polska komuna to się raczej nie łączy. Czerwata, wiem co przeżyłam, nie? Jak pan wspomina czasy... Czat jest jak, czytałem o tym, czytałem o tym na Wikipedii i widziałem filmik na YouTubie. I baza. Nie, tanki moment nie będzie akceptowany. Nie. No tankies. W Polsce? Ja? Tak. Jak wspominam? Czy dobrze pan je wspomina? Czy to było lepiej, czy teraz jest lepiej? Proszę panią, przede wszystkim jest dużo wolności w słowach. To jest pierwsze. A po drugie, jako tak człowiek żyje. A już 82 lata. To już jest coś. A wolałby pan wrócić do czasów komunizmu? Ale o komunizmie możemy? Nie ma nic. Skąd? Nigdy w życiu, nigdy w życiu. Mam swobodę. Tak samo jak i dzieci, wnuki, prawnuki. No. Także widzicie, czat, wolność słowa jest teraz, a za komuny nie było wolności słowa. Więc jak ktoś napisze, że komuna baza, to ban. Dziadek powiedział i dziadek teraz tak będzie. Lepsze niż teraz. A dlaczego pan tak myśli? Bo ja jestem rolnikiem i nam było lepiej bynajmniej. A chciałby... No i nam lepiej było bynajmniej. No i zajebiście, żeś kurwa powiedział, dzięki. No cóż. Bynajmniej było nam lepiej. Pan się by ten ustrój polityczny wrócił? Nie. Dlaczego? No bo nie, no już jak już jest to, to jest to. A teraz czyli jest było lepiej, ale by pan chciał, żeby wróciło? No nie za bardzo. I czy wtedy było lepiej? Pana zdaniem? No nie wiem, trudno powiedzieć. Jest tak 50-50, naprawdę było trudno. Lepiej, teraz ale... Teraz jest, co tak powiem, zależy od rządów. Bardzo źle. Jak pani wspomina czasy komunizmu w Polsce? Nie najlepiej. O nie, nie, zostawcie babcię. Nie, to babcia. Oh no. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani wspomina czasy komunizmu w Polsce? No różnie. Podobał się pani tamten ustrój polityczny? Ja dziękuję bardzo. Chyba najbardziej szczera odpowiedź do tej pory. Na czas komunizmu w Polsce? To było tak dawno, że już niewiele pamiętam, ale nie było przyjemnie. Najprzyjemniejsze rzeczy, które wspominali moi koledzy, to jak na tych blokach, które mieszczą się całkiem daleko stąd, umieszczali cegłówki, które następnie rzucali na radiowozy, które ganiały ich kolegów, kiedy uciekli. No to zajebiście było w takim razie chyba. Kali spod pomnika Solidarności. Było ciekawie. Było ciekawie. Ale najciekawiej było w Gdańsku, kiedy było w lutym, ogólnie. W marcu, w kwietniu latały polewaczki i ganiały ludzi, którzy brali udział w manifestacjach. A najciekawsze były oczywiście przemarsze kończące się u księdza Jankowskiego. To już były manifestacje, ale no w Elblągu aż tak dobrze to nie wygląda, chociaż te msze no jakoś tam funkcjonowały. Czyli teraz jest lepiej niż było?
jest wolniej, w sensie takim, że państwo nie macie, na przykład wczoraj widziałem na mieście jeden radiowóz. Jesteście młodzi, nie pamiętacie? Nie za czasów stanu wojennego tutaj byście widzieli 20-30 takich dwu, trzyosobowych, czasami nawet 8-10-osobowych zespołów milicji wtedy. A uważa pan, że jest łatwiej z pracą teraz, czy za czasów komuny? No zdecydowanie za czasów komuny. To zupełnie inny układ. Nie da się porównać gospodarki wolnorynkowej z gospodarką komunistyczną. Założeniem gospodarki socjalistycznej była praca. To zaraz tablicę był przymus wyciągnie. Pracy. Na Żuławach były obozy pracy przymusowej. Osoby, które się uchylały od pracy, to jest dla młodego pokolenia nie do zrozumienia, że istniał przymus pracy. Osoby, które się od tego przymusu uchylały, były kierowane przez sądy do takich i na przykład do takich zakładów pracy i na przykład na Żuławach to były melioracje. Ja bym był w takim ja bym na Twitterze pisał tweety zawodowo i by mnie nie zamknęli w takim jak coś. Dlatego baza. Na szczęście teraz nikt nie musi już pracować. Więc dzisiaj udało się, daliśmy radę. Nie do zrozumienia. Ekonomii nie da się przeskoczyć. Yo! Dzięki. O kurde, dziękuję bardzo. W komunizmie, w socjalizmie praca stanowi pewną wartość, w kapitalizmie... On się przygotowywał do tego dnia, kurwa, długo. Ona stanowi towar. Wartość yo! Pracy w socjalizmie określała idea. W kapitalizmie przeliczenie na złotówki. No. Widzowie, socjalizm na Jacek! Gifty są! Gifty ladają i nie trzeba! Nie da się tego porównać po prostu. No dobrze, dziękuję bardzo. No. Ma! Oj, dziękuję. Podałem się to od gościa, który... Nie, no ja nie pamiętam nic, ale generalnie to jest historia moja tutaj... Średnio pamiętam, ale pozwól, żeby tłumaczyć ci dokładnie, o co w tym chodzi. Dobra, sądo, dobra. Nie, tutaj jakby te wszystkie dobra, sądy, dobra. To jest kurwa hit. Historia Polski? No, dawaj, ostatnia. Dobra. I kwadrat. Co nas kanceluje? Ale w tym momencie nas kanceluje? W sensie w tej chwili jest aktywny znaczy, cancel? Bo to wiecie, to akurat się dzieje, może dziać cyklicznie. To jest nie wiadomo. Hejka, jestem Maksym Szupliński, a ze mną jest dziękujemy Michał Pawłowski. Jesteśmy z grupy medialnej czwartego LO. Najlepsze chłopaki to są. Harold 3, dziękuję za gift suby, what the hell. Dzięki. Dziękuję. Każdy z was na pewno zna kanał Matura to Bzdura. Dzisiaj ich tropem sprawdzimy wiedzę elblążą na temat historii Polski. Zapraszamy serdecznie. Kiedy Polska miała swój chrzest? No, chrzest to miała za czasów Mieszka I. Ale tak rok mniej więcej. A, to był 966. Tylko zyskała niepodległość? Ja bym tak zrobił. Ja bym tak... Nie słyszałem. Odpowiesz nam na jedno pytanie? Nie znam. Polska, co? Czy wie pani, kiedy był chrzest Polski? Nie wiem. Dzień dobry, czy wie pan, kiedy był chrzest Polski? Wiem. 996. Close. Może... Close, ale... To śmiech! Close, ale to jest, to da się to pomylić, bo no. To są kurwa po prostu odwrócone cyfry, ta sama cyfra jest plus po prostu trzy razy. 30 lat różnicy kurwa, come on, jakby. Ja po prostu zapamiętuję to tak, że Chrobry koronację miał w 25 chyba, no to nie mogło to być tak blisko siebie. Możemy zadać dwa, trzy pytanka? O co chodzi? My jesteśmy z grupy medialnej i chcieliśmy zadać wam panom kilka pytań. Co w no tysięcznym? Proszę. Wie pan może kiedy... W 25 umarł. No to tym bardziej. To ja, tym bardziej. To jest żadna z tych dat nic mi nie mówi akurat. Nie, daty wypadają... No tysiąc... Właśnie, no kurwa, kłamcy. Mów. Już jest Polski? Tak. A powie no wiem, pan powiedział, czy wiem, to wiem. A powie nam pan... Nie pytał daty. A poda nam pan... W 1966. A wie pan, kiedy dobrze Polska odzyskała niepodległość? No jasne. W 1918. Co? No. No. A ten... Zresztą, co? On mówi te liczby. One są tak... No, bo w taki sposób no ty usłyszysz, co chcesz. Wie pan może, kiedy był chrzest Polski? Tak.
Powiem, wiem, pan powiedział, czy wiem, to wiem. Czek, gość, kurwa. Gość po lewej ma przez cały czas, wygląda jak James May po 3 latach w Polsce, to po pierwsze, a po drugie ma cały czas ten sam wyraz twarzy i jest kurwa taki po prostu pocieszony. Wiem, to wiem. A powiem, szczęśliwy. Pan, szczęśliwy. A podam nam pan... 56. Jedyny szczęśliwy Elblążanin. W stanie podległość? No jasne. Ale ma całe szczęście ze wszystkich. No, a ten... się pytają. No, to widać miał pan ten, dobrą nauczycielkę, że wszystko pan pamięta. Co symbolizuje data 11 listopada? No, nie wiadomo, Święto Niepodległości. Ale co sprawiło, że w tym dniu mamy Święto Niepodległości? No to rocznica jest, nie? No, no. Ale coś się stało, ktoś coś zrobił w tym dniu. No, że Polska została niepodległość. Chodzi o... Ta rocznica właśnie, że czcimy. Ale ich ora, kurwa. No, no zadaj to pytanie, kurwa. Hopie. Pan właśnie, pan ma dobry trop. Co zrobił Piłsudski tego dnia? No, no zostaliśmy z Ruskami tam, wygnał z Rusków z Niemiec, z Polski. Tam. No. Niemców, ale dobrze. No Niemców, Ruskich tam. Dziękuję. Co? Tak? Kogo wygnał skąd? Co? Piłsudski wygnał Rusków z Niemiec. Czy Niemców z Rosji? Czekaj. Wszystkich wygrał. Wszystkich, kurwa. On się tak dogadał, że każdy wypierdala i nagle jest po prostu Polska, wiesz, nikt... Jak morze rozstępujące się Niemców. Dokładnie. I Rosjan. Proszę bardzo. Dobry. Czy wie pani może, kiedy był chrzest Polski? Nie. Czy wie pani może, kiedy był chrzest Polski? Nie, nara. Słucham? Czy wie pani, kiedy był chrzest Polski? A czy pamięta pani, w którym roku Polska ale społem, ale społem dopierdolony ma... Pierdolony. Relief taki. A to trudno. Jedyny trudno element, to... który pozostał przed no. No dobrze, dziękujemy. Wiecie, jakie święto obchodzimy 11 listopada? Dzień Niepodległości. A kiedy Polska... Kiedy był chrzest Polski? Nie wiem. Dzięki. Wie pan może, jakie święto będziemy obchodzić w poniedziałek? Święte? Święto. No, Dzień Niepodległości. A wie pan, czemu go obchodzimy, w sensie datę pierwszą, 11 listopada, rok mi chodzi. No też same ten święt. Już pytania są bardziej konkretne, znaczy nadal jak na nich przestraszyli go, steroryzowali chłopa, już będzie... Czemu obchodzimy, w sensie data? 11, nie? No tak, ale rok, od którego obchodzimy. A, ja już dokładnie nie pamiętam. To już dawno ja było. Ja jestem sam z Kazachstana, Polak. A wie pan może, kiedy się skończyła wojna? Polak pierwsza. Z Kazachstanu? Pierwsza wojna? 40... to ta wojna... No, ojczyzna, tak? To w 45 roku. No, prawie. No dobra, zaczęło. No, prawie. Prawie o tę wojnę chodziło, no. Prawie ta wojna. Prawie udało się jakąkolwiek odpowiedź. Prawie. Męczą pana z emigracji. A co on, kurwa, nie ze świata, żeby nie wiedzieć, kiedy wojna światowa była? O Boże. Opinia o elbląskich mężczyznach nabiera więcej sensu z każdą sondą. Dzięki. Zaczęło się w 41, a skończyło się w 45. No to... To ma bardzo Russian informacje. Kazachstan. No. Już nie zadają mu więcej pytań odnośnie wojen. O, komunizm to druga. A to 39. O, dobrze. Tak. Nie, pierwsza się zaczęła w 1914 i skończyła w 18. A, to tak, to dzień rewolucji było. Tak. No to fajnie, że wiesz. Ale też podoba mi się, że... Młody też tak. Dajcie jest confused, że muszę ktoś z innego kraju inaczej widzi, kiedy się wojna zaczęła dla kraju. No. Dziękujemy. Proszę, słucham. Wie pani, jakie święto będziemy obchodzić w poniedziałek? O Jezus Maria, nie wiem. Jest to święto 11 listopada.
kurczę, nie wiem. Ona myślała, że jakieś fajne, że Michał Wiśniewski przyjedzie do Elbląga, coś. A czego jesteś święto? Nie wiem. Odzyskałem przez Polskę niepodległości. A wie pan... Pierdolisz, kurwa. Nie wie? Wow. W sensie, jakby nie chcę szejmować nikogo, bo chuj, no ja też głupoty pierdolę, ale czy nie wiedzieć, że tak żyjesz w Polsce x lat i nie wiesz? Mi się wydaje, że jakby pomyślała 3 sekundy. A, że po prostu... To by weszło okay, jakoś, prostu... ale tak w momencie tak, kurwa, co, święto? No. Pani święto? Może, w którym roku odzyskaliśmy niepodległość? Może, panie, tyle dat mam pamiętać jeszcze trochę. Nie pamiętam. Dobrze, czy wie pani może jakieś... Tyle dat, tak, urodziny mamy, urodziny taty. Co jeszcze? Kiedy Polska odzyskała niepodległość, mam pamiętać? Best of Elbląg. Czekaj, to jest ścięte, najlepsze odpowiedzi. To obchodzimy w następny poniedziałek, 11 listopada? O, jest ten! Jakie? Narodowe. Ale jakie konkretnie? To nie znaczy. To? Tak. To nic nie znaczy. Dobrze, a co spowodowało, że tego dnia akurat obchodzimy Święto Niepodległości? Nie chodzi mi o to, że odzyskaliśmy niepodległość, tylko jakie wydarzenie? O matko, takie rzeczy trudne pytacie. Zyskała niepodległość? Polska? Tak. Niepodległość? Co? Polska nigdy nie odzyskała niepodległości. Niby. Polska odzyskała niepodległość? Panie, ja pierwszy raz znowu wyszedłem od 30 lat. Coś mnie ominęło. Kurwa, gdzie ZOMO? Tak pusto na tych ulicach, tylko jeden radiobus. 11 listopada. Na dachu. A rok? 45. Wie pan może, kiedy Polska odzyska niepodległość? Nie wiem. Dziękujemy. Wie pan może, kiedy, w którym roku Polska odzyska niepodległość? Nie wiem. A dzień? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. We wtorek? Nie wiem. Może być tak w ruchu. Nie. Może jestem strasznie spóźniony. Dzień dobry. Same. Wie pani może, w którym roku Polska odzyska niepodległość? 1945. A wcześniej? Pierwsze odzyskanie niepodległości. Kiedy Polska pierwszy raz po pierwszej wojnie światowej? 1914-1918? Tak. A dzień? Wrzesień? Nie, listopad, 11 listopada. Dobrze. Jeszcze takie jedno pytanie. Co się stało 11 listopada, że jest to święto niepodległości akurat? Kurwa, ale to jest chujowe pytanie w ogóle. To jest tak chujowe pytanie. Co się wtedy wydarzyło? Ona tak zaciąga śmiesznie. No. Tak. Zresztą. Oni są wszyscy chyba nieobecni na tych sądach. Tak są łapani. No na pewno coś wygrał, ale nie pamiętam dokładnie. Może wojna. Czy wie pani może, w którym roku Polska. W którym roku Polska odzyskała niepodległość? No wiem, przypadkiem. To w którym? 45. Byłem tam. A w którym roku był chrzest Polski? 996 zdaje się. Wie pani, jakie święto obchodzimy 11 listopada? No wiem o tym, ale teraz nie mam czasu. Dzień dobry. Ogólnie jak coś to wiem, ale ci nie powiem. Czy wie pani, jakie święto obchodzimy 11 listopada? Dzień Niepodległości. Dziękujemy. Wie pani, w którym roku Polska odzyska niepodległość? Czy wie pan, w którym roku Polska odzyska niepodległość? Nie mam pojęcia. Wiesz może, w tym roku Polska odzyskała niepodległość? Ale są steroryzowani tutaj. Elblążanie. Oni chyba są znani na cały Elbląg. Wiesz co, no. W którym roku Polska odzyskała niepodległość? Nie. Dzień dobry. Czy wie pani może, w którym roku Polska odzyskała niepodległość? Blair Witch Project. Blair Witch Project, no chciałem powiedzieć. Elbląg Witch Project. I co, nie odpowiedziała? Ale smutnie, w którym... nie. Wiesz, zakończyło. Wiedzą może państwo, w którym roku Polska odzyskała niepodległość? Nie. Nie. Nie wiesz? Dobry. Nie wiesz, no co ty? L. Wow. Zachowanie elbląskiej młodzieży, zdrowe odżywianie, basen miejski, gusta mężczyzn. Myślę, że ten można zakończyć. Co się dzieje w Elblągu? Dobra, dawaj, gusta, dawaj, bo mamy to, mieliśmy co? No, klamra będzie. Co tak. Kobiety, co elblążanki myślą o mężczyznach z Elbląga. Gusta mężczyzn Elbląg. Sprawdźmy. Minuta 20 tylko. No. Dobra, zobaczmy. No cóż, jest to krótka lista. Dzisiaj zapytamy elbląskich mężczyzn, jaki jest według ich ideał kobiety. Oraz czy wolą kobiety naturalne, czy plastikowe? Wywiad przy...
to jest nacechowane pytanie. Coś tendencyjne, tak. Odrobinę nacechowane. Prowadzi Paulina Malinowska oraz Natalia Adamek, a przed kamerą stanie Ola Sawicka z 4 LO Grupy Medialnej. To jak według pana powinna wyglądać idealna kobieta? Idealna kobieta? Nie ma takiej. Big facts. Czekam, aż ktoś powie jak ty, albo coś takiego. Dziękuję. Powinna być dobra, dla mnie to by wystarczyło, żeby była dobra i wierna w ten sposób. Nie? Nie wiem, to ciężko powiedzieć. Śracha ty wjebali. Na u kogoś w kiblu są. TV w kiblu. Wiadomo też, że wygląd jest najważniejszy, nie? Chodzi głównie o cechy, które ma w sobie kobieta. Jak coś. Jak coś. Charakter i tak dalej. Idealna kobieta? Już wyszli? Według mnie. Ciężkie pytanie tak naprawdę. A skąd panie jesteście? A co z TVN-u, kurwa? Ja wam da! A, czwarte LO. Idealna kobieta. To odpowiem pewnie jak większość facetów, że musi być ciepła, kochająca, taka domowa, tak? Elo, tak. A która klasa? Ale maturalna jest? Ej, ale... I czasami skończone, szalona, ale mieć. Skończone? Chyba taka. Kobieta? Mądra. Mądra i ładna. Plastik czy naturalne piękno kobiety? Co, co? Plastik czy naturalne piękno kobiety? Co ty w ogóle gadasz? Ty pierdolisz, idę na pocztę odebrać apico, kurwa. Zostawił mi znowu, nie raczył wejść na pierwsze piętro, kurwa. I zostawił mi... Daj spokój! Naturalne piękno kobiety. Dziękuję bardzo. Ale kurwa, to pytanie z dupy kompletnie, to drugie i niepotrzebne na sam koniec. Zamiast zrobić dobrą ankietę, to godzina, minuta 20 i cholera mid. Zawiedziony jestem tym, bo jak było pytanie o facetów, to tam orka leciała ostra, a tutaj minutę zrobiły sądy. Znudziły im się szybko. Dobra, to co? Jesteś za tak zwany... O kurwa, mam. Nie, ale nie, raczej nie odpalimy tego. Jest sonda grupy medialnej z 4 LO w Elblągu modelki plus size. O kurwa mać. Nie. To może być używki może mocne. Jeszcze, bo ludzie bardzo chcą używki. Dobra. Hip-hop, rap i takie te rzeczy. Dobra. Dobra, to używki i rap. Myślę, że połączenie będzie najlepsze. No, czyli rap po prostu, tak? Dzień dobry, ja nazywam się Bartosz Balkiewicz, a dzisiaj jest ze mną Maciej Miedziejewski. Zamierzamy dzisiaj poprowadzić sondę pod tytułem używki. Dzisiaj wsiadamy do tego czołgu i spożywamy, po prostu śmiertelną dawkę metamfetaminy i wsiadamy za stery tego czołgu. Trzymajcie kciuki, pozdro! Dzięki, Czekotaro. Proszamy. Co to jest używka? Używka? Tak. No coś... Ale po czym młodzi pytanie. Ludzie dostają szajby. A kurwa... ten. Jaki ten? Że on jak coś, to nie. Tylko młodzi. Jak pan ocenia, jak ludzie reagują tak dokładnie na to? Co pan sądzi o nich? No zawsze im się kojarzy niedobrze, no w takim społeczeństwie żyjemy, no. A myśli pan, że jest dostępna taka używka w Elblągu naszym? Podejrzewam, że nie macie z tym taka problemu używka. Żadnego. Co to jest używka? Narkotyki głównie, alkohol. A co pan sądzi o takich używkach? Uważam, że takich używkach. Strasznie głupie to można jest. Powiedzieć, alkohol i papierosy, no to jest normalna rzecz, narkotyki jak już nie. Dziennikarze prawdziwi powinni byli sprawdzić na to źródła. L-take, kurwa, L-take. Co powiedział? Alkohol, papierosy to normalne, tak, ale narkotyki? The most L-take ever. Można powiedzieć twarde. A myśli pan, że w Elblągu są dostępne narkotyki? Myślę, że tak. Myślę, że nie. To, kurwa, pocić zaczyna. Nie. Okay, ja nic nie ma. Czekam, aż ktoś powie. Nie ma, sprawdzałem. Nie mogę. Nie ma nigdzie. Czy pan miał pan kiedyś wspólnego?
A zdasz kogoś? Nie miałem. A co pan by chciał powiedzieć młodszemu społeczeństwu, które w ogóle obejrzało ten pytanie, filmik, że którzy zażywają takich używek? Spierdalasz się z kamerą do kogoś i tak, żeby... masz coś wspólnego z narkotykami? Niechęcią tego spróbowania zajęli się, nie wiem, sportem, a nie, można piwko powiedzieć, piwko by pierdolę sobie, albo a na imprezach można zawsze wypić sobie piwko, czy kielicha i bez tego też można. Dobra, dziękuję. Jak ja, kurwa, wchodzę w mózgi Elbląga, kurwa. Ty z Elbląga chyba jesteś. Nie, kurwa. Ale the most L take. Ja nigdy tego nie zrozumiem. Nie rozumiem tego. No kurwa, tak. Pewien... Nikogo nie zabiła, ciekawy, jednak zakazana. No. Ciekawy mindset. No jest to mindset. Jest to mindset, na pewno. Jest to jeden z mindsetów. O kurwa, o kurwa, ma na pewno coś przy sobie. Edible w chuj napierdala teraz. Co? Tak, jestem w tym momencie na śmiertelnej dawce LSD. Nie zadawajcie mi dziwnych pytań. Żywka. Narkotyk. A co sądzisz o narkotykach? No są złe. Są złe. Jak wspólnego kiedyś z narkotykami? Nie, nigdy. Abyś miał ochotę albo chciałbyś w ogóle spróbować. Bo jak coś. I tak kurwa sięga do kurtki. Wyłącz kamerę, wyłącz kamerę. Nie. Nie chciałbyś? A co byś chciał komuś powiedzieć, kto zażywał żywych? No, żeby ich nie zażywał, bo to szkodzi zdrowiu. Tak? Dobrze, to dziękujemy. Cześć, jak wpływa używka na człowieka? Oj. Używka? Bardzo dobrze. Jaka na przykład używka? Kurwa, młodza was ci załatwi. Znaliśmy dealera. Jest dealer. Już jak oczka chodzą, kurwa, na boki, to już jest... Jaka? Ale co chcesz, wariacie? O jakiej chcecie posłuchać? Marihuana. Marihuana jest w porządku, ja jestem za legalizacją oczywiście. Legalizacja. Co to jest używka? O i ucięli, ciekawego człowieka ucięli po dwóch zdaniach. Alkohole. Polskie. I co pani o nich sądzi? Zagłuszane. Uważam, że młodzi ludzie nie powinni w ogóle tak... Wydaje mi się, że ma w dupie już ruszanie mikrofonem. Jakiego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o młodzież, no dorośli też, bo to szkodzi zdrowiu. I pani myśli, że są dostępne w naszym mieście? Jeżeli chodzi o takie inne używki, no słyszałam, że tak. I co by pani chciała powiedzieć na przykład naszemu młodszemu społeczeństwu mieszkającym w Elblągu, używających takich używek? Żeby za wszelką cenę tego nie używali, bo to nie jest warte zdrowia przede wszystkim. Bo młodzież dużo kupuje też, jeżeli tego nie ma w Elblągu, w sklepach, to jest to w internecie, więc kupują tak samo. Ale po prostu szkoda zdrowia, nie warto. Dziękujemy. Czy parę pytań? O kurwa. Agent. Jasne. Ta kurtka. Jest ja agent. Myślę, że to, ja myślę, że to jest z czasów dopalaczy film. A, trochę. Tak, to może dlatego być, o tych sklepach się pojawiło, bo niektórzy byli jak w sklepach? No słuchajcie, no tak kiedyś było. Jakby w Polsce po prostu ktoś uznał, wiesz co? W sumie nikt nie zakazał srać do paczkomatu. No. I po prostu zrobił. Niesamowity no na pewno okres. Nie są do włosów, nie? No co, o czym można mówić o używkach? No na pewno źle wpływają na życie. No wiele teraz młodych osób odurza się tym właśnie tak zwanymi dopalaczami z tego pachnącego domu całego. Co tu można jeszcze powiedzieć? Inni wolą kokainę, inni co innego jeszcze? Coś jeszcze? Nie wmówisz mi, że młodzież w Elblągu zażywa kokainę. Już nie mówię o młodzieży tutaj, wiesz. My bardzo dobrze wiemy, co to jest. A miałeś do czynienia kiedyś z takimi używkami? Nie niszczę sobie. A myślisz, że są dostępne w naszym mieście? No są. Co chciałbyś powiedzieć ludziom, którzy używają? Ej, ktoś... on zadaje pytanie. A ty na przykład zażywasz takie używki? A ty mówisz tak. Don't get high on your own supply. Pierwsza zasada. No, to tamten mógłby powiedzieć. No. Na pewno, żeby już tego nie robili, bo tego na pewno też głupieją. Wyżerają sobie te całe szare komórki. Co tu jeszcze można powiedzieć? No nie bierzcie generalnie tego, bo naprawdę dużo na tym stracicie, a nie biorąc tego dużo na tym też zyskacie pieniądze i tak dalej. Dziękujemy. Co pani sądzi o używkach? A nie daj Boże używki. A jak wpływają? Jest źle. Bardzo źle wpływają.
A czy są dostępne takie używki na przykład w naszym mieście? Przypuszczam, że na pewno są. A zna pani takie miejsca? Nie znam, ale przypuszczam, że są. I co pani by chciała powiedzieć młodzieży używającej takie używki? Ale oni są, pani kurwa, Boże, undercover cop energy. Żadnych, żadnych, dlatego że to na pewno nie wpływa dobrze na zdrowie. Człowiek jest ogłupiały całkowicie. Traci się, no traci się swoje samopoczucie, no to nie jest tak. Jak nie bierze się używek, jest lepiej. A? Dobrze. Dziękuję bardzo. Doświadczenia mówiła, tak? Traci się własne samopoczucie. O tak, i takie to jest ciąg dalszy, ale nie chcę szukać. Dzisiaj 18 listopada na terenie Starego Miasta przeprowadzałyśmy kontynuację wywiadu pod tytułem Hip-hop, rap i takie tam. No, na temat rapu, no to jest taka muzyka, no, która ma właśnie docierać do takich ludzi z bloku, takich, no, mówiąc o życiu, tak, o problemach społeczeństwa i ogólnie, no. Porusza ważne kwestie, która inna muzyka... O kurwa! Już na przykład pop, tak? Co tam? Hip-hop, rap i takie te rzeczy, czyli prequel do tego, ma 126 koła wyświetleń. Nie dziwię się, że sequel pierdolnęli. No i 9 ma niestety sequel. Tak to czasem jest. A kogo słuchasz? Różnych wykonawców, a z tego co mogę dawaj, powiedzieć, kurwa, ksywki. W sobotę w klubie sąsiedzi gra mój kolega z Gdańska, Tak to robię, Crew, zapraszam wszystkich, posłuchałem tak dobrego. Ale dobry kurwa kolega, dobry kolega. Tak razem. Od razu. To dzięki bardzo. Dzięki. Cześć, co sądzisz plag, na temat ziomala zajebał. No Seven Days... przy Seven Daysie to ostrożnie z odpowiedziami. Nie wiem, nie słucham tego. Wie pani coś na temat hip-hopu? Nie, nic nie wiem. Dziękuję bardzo. Wie coś na temat hip-hopu? A brzmi jakby mogła... Wziąłem nie chcę podzielać tych chłopaków, nie. O kurwa, też o kurwa, znany. Dobra, musimy zobaczyć. Znany. Musimy dawaj, zobaczyć dawaj, jednak. Dawaj. Dawaj, dawaj to, bo to ma tylko 2 minuty. To dokończymy, dobra. Wziąłem ten wywiad, nie chcę podzielać tych chłopaków, nie. Dziękuję. Słucha pani czegoś z hip-hopu? Po burzy. Czasami mi się zdarza play posłuchać. I co pani sądzi na temat jego kawałków? Ale są fajne. A VNM czy OSTR też pani słucha, czy raczej nie? O kurwa, i co pani sądzi na temat tych kawałków? A ciężko mi powiedzieć szczerze, bo tak kurczę... kiedyś to słuchałam, na dzień dzisiejszy raczej to inna muzyka. Co mogę powiedzieć? No nie, no czasami fajnie jest posłuchać jakiejś takiej polskiej muzyki, jakiegoś takiego hip-hopu, bo to gdzieś tam jest od serca, nie? Coś... A nie wiem, poleciłaby pani jakiś kawałek, może pani pamięta? Coś z OSTR czy PEI? Oj, ciężko. No, ogólnie uważam, że jest to bardzo... VNM jest z Elbląga? Okej, to znam już dwóch raperów z Elbląga. Taki... gatunek muzyczny z przesłaniem, sama go słucham, rap, hip-hop i te sprawy, nie? Nie. No i nie wiem, widziałam wasz ostatni filmik właśnie, i bardzo mi się rzeczy. Spodobał. Hip-hop, rap, takie rzeczy. I wielka miałam z takiego typa, ale... Ale nie ro... no, no jak rozstuję. Nie wiem, no... X, ja, Mikkej pisze, Pickers też z Elbląga, no to mówię, że VNM jest drugim raperem, którego znam z Elbląga. Naprawdę, nie wiem, też słucham zagranicznego, najbardziej Eminema, bo on jednak ma te piosenki z takim mega przesłaniem o jego życiu i w ogóle. Maj, cześć, co sądzisz o rapie? O czym? O rapie. Rap moim życiem. Chodzisz na koncerty? Czasem się zdarzy. Czujesz ten power? Czuję ten power. Co sądzisz o hip-hopie? O kurwa, ale... Ale czubusie! A chodzisz słuchawy. Na... Słuchawy! O hip-hopie? Jest nudny. Znasz ATB? Koncerty czy niekoniecznie? Nie. Co sądzisz o rapie? O co? O rapie. Jak kurwa, ja nie wiem, uciekanie. Nie wiem, co to jest. Nie złapiesz mnie na to. Smutny ten, ale pierwszy. W bluzach Dilgangu są, to może być mocno. Dzień dobry, jesteśmy z grupy medialnej i chciałbyśmy wam zadać kilka pytań. No to może zacznijmy od tego, jakiego rodzaju muzyki słuchacie. Hip-hop, rap i takie rzeczy. Hip-hop, rozumiesz? Ja tak samo, hip-hop. I co uważacie, że jest to muzyka z przekazem, czy...? No, daje do przemyślenia trochę, nie? Ogólnie jak żyje się w Polsce i takie rzeczy. Okay. Już rozumiem. Już ale... Ty co sądzisz na ten temat? Ale powiem ci, że kolega w bluzie Dilgangu jest jakiś taki lekko... Kolega chyba wie, gdzie można znaleźć. Neuro...
neurotycznie pobudzony. Jest taki... Kazem czy... No, daje do przemyślenia trochę, nie? Ogólnie jak żyje tak się tutaj... w Polsce, takie rzeczy. Troszkę... Ej, a ty co sądzisz na ten temat? No więc co ja sądzę? Ja myślę, że to jest dobra muzyka. Bo... Ale kwasa zajebał. Karłasynowy piekarz. No tutaj ankieta o używkach mogłaby być również przeprowadzona. Prawda, kolega prawda. Po prostu bardzo szybko stoi, dokładnie. Można się dużo nauczyć o życiu na ulicy na przykład. Na koncerty uczęszczacie? No jak jest okazja, to tak, nie? Pewnie. No możliwe, że się zdarzyła jakaś okazja. Możliwe, i że się zdarzyła. I jak na koncertach, co uważacie, że jest tajemniczo, power, jest mysterious. Są te emocje, czy po prostu to jest zwykły koncert? Nie, power jest w ogóle inny niż jak każdy koncert, nie? A ty co o tym sądzisz? Jezu, ja myślę, że koncerty nie wiem, są czy on... dobre, nie? Jednak nie chcę, ale... To, co oni tworzą. Nie chcę nic, żadnych spekulacji mówić, ale... Okej, okay, no to dobra, no to dzięki za wywiad. No dzięki, nie ma problemu, dziękujemy. Dziękujemy. Ale ziołek jest trochę taki, kurwa, nakręcony. No cóż, jest powód, dla którego ta popularność tego filmu. Jest, kurwa. Czemu to ma 100 tysięcy? Ale... Czy nie widzieliśmy tego samego filmu? Ale... Dlatego 100 tysięcy ma. Ale trzeba przyznać, że niektóre inne sądy z kanału zasługują na równie wiele wyświetleń. To prawda, to prawda. Pomimo tego, że no kurde, no co to ma mieć 293 wyświetlenia. Sonda WOŚP. O Boże. To co, dobra, gramy? No, pograjmy trochę. Grajmy, że gresy pierdolnąć. Dobra, to ja skoczę do łazienki, bo wypierdoliłem kurwa Liptona. To zajeb przerwę. To ja też skoczę. Dobra. Także do usłyszenia za chwileczkę, widzowie. Tak jest. Wezmę, ustawię takie, patrzcie to. Bach, zaraz zaczynamy. No. Zwy!